Witam na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry i zapraszam do posłuchania naszej kolejnej sesji. Ja jestem Bartek i będę pełnił tutaj rolę owego mistrza gry. A wraz ze mną są moi gracze. Proszę, przywitajcie się z widzami. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj kontynuowali naszą kampanię wewnętrznego wroga w systemie Warhammer 4 edycji. Co prawda ostatnio wypadła nam jedna sesja, ale będziemy szybko nadrabiali, prawda? Nic się nie stało. All right. Lecz zanim przystąpimy do sesji, czy mamy jakieś ogłoszenia? Ktoś coś? Michale, ergo? Jutro Alien, w sensie na kanale powinien wjechać ostatnia część naszej przygody. Tak, na YouTubie. Ostatnia część naszej przygody Wyrydwanie Bogów. Chyba wyszło całkiem nieźle, więc zapraszam, jak ktoś nie widział. W ogóle można od początku obejrzeć, jak ktoś nie widział. Chyba całkiem się nieźle bawiliśmy. Dobrze, a Michale, czy chcemy coś powiedzieć o czwartku nadchodzącym? A, dziękuję, że mi przypominasz. Tak, mam nadzieję, że ze wszystkim zdążymy, ale jak nie zdążymy, to nawet nic się nie stanie. Będziemy grać i tak, w czwartek zapraszam, żeby po tych, nie wiem, 6 miesiącach, czyli mnie już nie było za stołem na krzesełku mistrza gry, zapraszam, na czwartek będę prowadził jednostrzał, mój autorski Wzywy Cthulhu. To jak Ergo poprowadził Aliena zainspirowało mnie do tego, żeby poprowadzić Aliena tylko na ziemi, więc będziemy się bawić, będzie Sztyro, będzie Bruno, czyli Ergo, będzie Bartek i będzie do tego postać, która już występowała kilka razy u nas na kanale, czyli Chrobson z kanału Tętego na Dwóch. W takim razie serdecznie zapraszamy. Będzie fajnie. Będzie trochę pomieszanej mechaniki. Zobaczycie, będzie fajnie. Zapraszamy. 19, czwartek. Crossover systemów. Dobrze, z mojej strony jeszcze napomnę, że dzisiaj mogę zerkać trochę w tą stronę, bo tam mam podgląd kamer. Czasami będę patrzył tu, czasami będę patrzył trochę bok. Dobrze. Tak, laga mózgu dostałem, a Chrobson nie jest z Imaginarium? Nie. Chrobson jest ten tego na dwóch. To Hirtus. O Boże, za dużo tych ników. Nie pamiętam. Słuchajcie, dosyć tego dobrego. I z tego miejsca zapraszam wszystkich serdecznie na kolejną, 17. już sesję naszej kampanii Wewnętrznego Wroga. Otrzymawszy zadanie od miasta, bułki zeszli do kanałów miejskich w celu odnalezienia zbiegłego, zmutowanego, trzynogiego goblina. Od lat nikt nie schodził do kanałów. Specjalna jednostka strażników kanałowych została rozwiązana jeszcze w poprzednim pokoleniu. I tak na dole naszych bohaterów przywitał smród, brud, ciemności i niepokojące odgłosy niosące się echem. Korytarze w większości zostały przejęte przez naturę i ciężko już było nawet rozpoznać, że konstruktorami bogenhawskiego podziemia były krasnoludy. Będąc już na dole, bułkom udało się podjąć trop za uciekającym goblinem i udali się za nim w głąb mrocznych i długich korytarzy. Trop zaprowadził ich pod drzwi prowadzące do niewielkiego pomieszczenia, które można było krótko opisać jako miejsce spotkań jakiegoś plugawego kultu. Plamy krwi na posadzce i ścianach, zakrwawione rytualne sztylety, wymalowane wszędzie pentagramy i plugawe symbole. Ohohoho, bułki znaleźli coś, czego nie powinni znaleźć. Na poparcie tych słów, wtedy niczym z podziemi wyrósł przed nimi potwór. Demon prosto z domeny chaosu zmaterializował się tuż przed nimi. Wraz ze swymi sługami rzucili się na buły z zamiarem rozszarpania ich na krwawe strzępy. Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak musiała wyglądać ta walka, kiedy buły walczyli o własne życie ze sługami ciemności i w chwili największego zwątpienia udało im się? W akcie desperacji odkręcili zardzewiały zawór metalowej rury,
i uwolniona fala nieczystości zalała demona. Bohaterowie wykorzystali ten moment, aby odesłać go z powrotem do piekła. Stoicie wewnątrz niewielkiego pomieszczenia, które znaleźliście w kanałach. Na posadzce wymalowane są magiczne okręgi i plugawe mroczne symbole. Wśród nich możecie rozczytać jeden. Ordo Septenarius. Kręgi poprzerywane są plamami krwi. W pomieszczeniu jest też kilka mebli, również ubrudzonych od krwi. Prowadzą stąd tylko jedne drzwi. I to właśnie nimi tutaj weszliście. Z podłogi podnieśliście również białą chustkę z wyhaftowanymi inicjałami FS. W kanałach za drzwiami panuje absolutna ciemność. Gdzieś w oddali słychać niosące się echem piski szczurów i dźwięki kapiącej wody. I wtedy z ciemności wybiega Stella. Trzymając pod pachą małego pieska wbiega między was zdyszana. Mówi, że udało jej się znaleźć Zeldę, ale tam dalej było jeszcze jedne ciało. Udało mi się znaleźć Zeldę, ale tam dalej było jeszcze jedno ciało. To pływa w kanałach. A to razem z tymi ściekami, co uwolniliśmy? Nie wiem, przecież nie wiem, które ścieki były najpierw, a które były później. Skąd mam wiedzieć, jakie to były ścieki? Rain. No, pływa ciało, chyba... Zaraz się nim zajmiemy, spokojnie. Cieszę się, że Zeldzie jest wszystko w porządku. Natomiast Bruno, pytanie mam do ciebie. Czy ty jesteś w stanie nam coś powiedzieć więcej o tym miejscu? O tych napisać, o tych kręgach? Eckhart, chodź, może zanim odpłynie, to spróbujemy to złapać. Nic a nic. W sensie... No nic. Pytałem Helmuta, czy jest w stanie rozczytać ten napis na kręgu. Ale wygląda na to, że to rodzaj nazwy własnej. A sam krąg, no, wydaje się kręgiem przywołania. Nawet dosyć mocno połączonym z całością kanałów. No, jak się pewnie domyślasz, skoro przywołało demona, to raczej magia czarnoksięska. Ale po co i kto to zrobił? Musiałbym poczytać, zapytać, znaleźć bibliotekę, źródła, dzieła, informacje na temat... Czy ktoś trzyma tą chustkę? Czy widzę, że ktoś trzyma tą chustkę? Kto ją znalazł w ogóle, tą z inicjałami? Z tego co pamiętam, Helmut podniósł chustę. Razem z chustą, słuchajcie, znaleźliście tutaj też rytualny sztylet, bogato zdobiony, oraz srebrną tacę, na której owy sztolet leżał. Oraz zwój wyzwania demona, ale on już spłonął. Jak tylko Helmut mnie woła, od razu idę z nim. A daj mi tą szmatę, bo Zeldzie się pobrudziły nóżki w tym bagnie. Rzutem. Biorę tą chustę. Nie no, przestańcie, może to być coś wartościowego, a pies przecież i tak będzie musiał wracać z nami. Spójrz na Bruna, jak on jest ujebany. O, Eckhart ma całkowitą rację. Bruno, powiedz mi tylko tak, czy jesteśmy pewni, że te okręgi jakby już nie są aktywne i czy ewentualnie możemy je w jakiś sposób jeszcze bardziej zniszczyć? Wiesz co, niczego nie można być do końca nigdy pewnym. Bardziej, że ten krąg wygląda na użyty, zapisany. Nie wiem, czy jego połączenie będzie trwać, dopóki nie zostanie zerwane połączenie z kanałem, czy jest ich więcej, czy jest większą częścią czegoś jeszcze. Chodźcie, pokażę wam to ciało, bo ja się bałam je obrócić, żeby... bo może już je te szczury nadgryzły, ale Helmut ma rację, że nie wiem, może odpłynąć albo coś, nie wiem. Dobrze, to Stella, prowadź. Ja tylko mistrzu gry tak odchodząc chcę butem spróbować coś z tym kręgiem zrobić, jeżeli w ogóle to przynosi jakiekolwiek efekty. Przynosi, słuchaj. To jest wymalowane w
farbą kręgi, które jesteś w stanie rozetrzeć. Zostaje taki przetarty biały ślad na kamieniach. To takie ze dwa ślady robię i tyle. Jasne. I z tego, co też pamiętamy, Karcie, miałeś również nieprzyjemną okazję zanurzyć się w ściekach razem z demonem. Proszę wykonać w tym momencie dla mnie test odporności plus zero. Test odporności. Możesz przypomnieć, jaki to jest skill lub... Endurance. Endurance. Plus zero, tak? Dokładnie. 89 minus 4 sukcesy. Ale zużyję na to punkt szczęścia. Zaraz sam sobie go odejmę, nie musisz tam klikać i przerzucę. Nie muszę, to. Dobrze, dziękuję. Przyjdzie 97. Sukcesy. Dobrze. No, dopiszę też ciebie do listy. Idziemy zobaczyć, co to tam trup zależy i tam ja zaraz będę też leżał. Helmut, pokaż, gdzie ten trup. Weź prowadź. A ja nie wiem, to Stella mówiła. Stella, weź prowadź. Idziemy. No to pokażę wam. I trzymając Zeldę pod pachą, żeby już nie ubrudziła sobie bardziej łapek, prowadzę ich w kierunku tego ciała. Jasne. Wychodzicie z pomieszczenia. Czy zamykacie ze sobą drzwi? A gdzie jest Bruno i Reinhold? Idą z wami, czy nie? Tak. Wszyscy idziecie razem. Bierzcie ten sztylet i tacę. Ej, tak, Bruno, a to... już zabrałem. Bruno, to nie jest tak, że nas jakoś tak powieszą albo spalą za to, że my znaleźliśmy to? Wydaje mi się, że nie tak łatwo za zwykły sztylet kogoś powiesić. Przecież zaniesiemy to do świątyni i powiemy, że opowiemy im tutaj o tym, nie? Tylko musimy najpierw wyjść. Trochę brzmi jak proszenie się o kłopoty. Możemy bardzo szybko zostać oskarżeni o to, że to my byliśmy częścią tego rytuału. No dobra, tylko poszliśmy szukać goblina. Wszyscy o tym wiedzą. Dobrze, czy zamykacie ze sobą drzwi? Powtórzę pytanie. Jest. Możemy zamknąć. Dobrze, zamykacie ze sobą metalowe drzwi. I idziecie dalej w głąb ciemnych kanałów. Stella, ty idziesz na czele, trzymając swoją latarnię. I psa. Mijacie kości po goblinie, które tutaj też znaleźliście. Ktoś z was, Helmut chyba, prawda? Zabrałeś fragment. Czy nie zabierałeś niczego? Fragment czego? Martwego goblina. Tak, tak. Udało ci się zidentyfikować po miednicy, że to jest... Tak, tak. To musiał być on. Czyli zabierasz tą kość. Tak. Dobrze. Kierujecie się w głąb kanałów. Z sufitów ścieka kapie w sumie. Woda nieustannie. Krople echem odbijają się o chodnik, którym przemierzacie. I w miejscu, gdzie kanał napotyka kraty i płynie dalej. Chodnik ciągnie się dalej, omijając kraty, ale sam chodnik, czyli sam kanał spływa w dół, tworząc swego rodzaju taką kaskadę wysoką na 2 metry. I kraty, które tutaj są, pręty, mają za zadanie zatrzymać większe nieczystości, aby kanał był wciąż drożny. I tutaj widzicie, jak na tych owych kratach zatrzymało się ciało. Pływa plecami do góry. Mówiłam wam, że nie obracałam go, bo bałam się, że będzie miał straszną twarz i że zjadły go już szczury. Czekałam... Zdecydowanie tak będzie. Wyciągam swoją broń i próbuję go przyciągnąć jakoś oczywiście tym tępym trzonkiem. Jasne. Przyciągasz ciało do siebie. Ciało jest niewielkie. Dziecko? Nie, jest bardziej krępe. Może nieziołek. I kiedy wyciągasz, Karcie, ciało
na chodnik i obracasz się. W sensie całe ciało, wyturlując się z kanału, tak obraca się na plecy, twarzą do góry. Rozpoznajecie je. Jest to krasnolud, którego spotkaliście dzisiaj na Szafenfeście. Jest to... Czy poznaliście jego imię? Poznaliście. Oczywiście, że poznaliśmy. Jest to Godri. Ten sam zabijaczony krasnolud. Zmierzwiona, brudna broda. Teraz przemoczona, cuchnąca. Jeszcze bardziej brudna. Twarz zabita. Czerwony nos. W sumie to już blady. Mokre włosy. We włosach można znaleźć wiele nieczystości. Nie chcecie tego dotykać. Lecz to, co was bardziej przeraża, to to, że jego klatka piersiowa cała jest rozpruta. Żebra wystają na zewnątrz, a cała klatka piersiowa jest otwarta. Jak przyglądacie się bliżej, to widzicie, że brakuje mu serca. O nie, dopiero co udało się go... Ojej, Helmut, trochę mi niedobrze. Bruno, czy to normalne dla demonów, że one wyjadają serca? Bo tego goblina to że chyba oblizał aż do samych kości. Wiesz co, moja znajomość demonii kultury jest dosyć mocno ograniczona, ale nie wiem, czy pamiętacie tam, gdzie znalazłeś pomarańcze, ten gość z dachu, to też trochę taki został rozerwany jak ten. Jak się nazywał ten, co polował na ciebie jak harcie? Taki... No Adolfus. Nieważne. O, właśnie. To jego też tak dziwnie rozerwało. Wykonaj dla mnie, Helmucie, test leczenia plus 20. Trzy sukcesy. Trzy sukcesy. Słuchaj, pochylasz się lekko nad truchłem i faktycznie jesteś w stanie potwierdzić słowa Bruno. Rany na ciele krasnoluda wyglądają niemalże identycznie do tych, które widzieliście na ciele łowcy nagród, który na was polował. Ale my... A jeżeli zdasz jeszcze, słuchaj, test medycyny dla mnie plus 20, to mogę ci potwierdzić, czy powiedzieć, kiedy być może krasnoludowy zginął. Przypomnij mi, mistrzu gry, czy ta postać, ten stwór, który leciał nad dachami, czy ja albo ktokolwiek z nas miał chwilę, żeby dostrzec go, żeby na przykład potwierdzić, czy to był ten demon, z którym teraz walczy? Nie, okej, okay, dobra. Nic nie widzieliście tam na tym dachu. Cztery sukcesy. Cztery sukcesy. Jesteś w stanie mniej więcej stwierdzić czas zgonu od tak pół godziny do godziny temu. Zginął naprawdę niedawno. Zginął przed chwilą, a wygląda tak samo jak Adolfus. Dalej nie jestem w stanie stwierdzić, co to zrobiło. Znaczy, zapewne był to ten demon. Zakładam też, że to może być jakaś forma rytualnego mordu. A może serca są częścią jakiegoś rytuału. Nie wiem... czarnej magii, czarnoksięstwie, demonologii, nekromancji z ładnikami bywają zaklęć przedziwne rzeczy. Nie myślisz, Bruno, że to jakiś zbieg okoliczności, bo ja się trochę martwię. Najpierw tamten łowca nagród został rozszarpany i no, udało nam się dzięki temu uciec, ale, no, ale my tam byliśmy, a teraz... Znowu jesteśmy w miejscu, w którym dzieje się taka rzecz i ktoś, kogo wcześniej spotkaliśmy, dotyka go jakieś straszne nieszczęście. Czy to my na nich ciągnęliśmy? Czy to myślisz, że my mogliśmy to zrobić? Takie poczucie, że skoro Stella o tym mówisz, to może coś w tym być. Cokolwiek to jest, mam wrażenie, że może być powiązane z tą fioletową dłonią, z tym, do kogo podobny jest Eckhart.
i z tym, że to coś, co trochę jakby chciało bronić Eckharta w pierwszym momencie. Ale może... o ile łowca nagród to faktycznie był z nami powiązany, tak, z tym krasnoludem, to nie mamy nic wspólnego przecież. No, my go poznaliśmy, rozmawialiśmy z nim, uwolniliśmy go. Powodów może być dużo. Może to stworzenie podążające za nami stwierdziło, że krasnolud jest dla nas niebezpieczny albo niegodny. Zresztą, jeśli to stworzenie czy cokolwiek zamordowało łowcę nagród, jest szalone, jest mutantem albo demonicznym bytem, jego sposoby działania nie muszą być w 100% racjonalne. Ale czy myślisz, że to znaczy, że teraz kogokolwiek nie spotkam, to skończy martwy? No nie, wydaje mi się, że idąc tym tropem, my też byśmy byli już martwi. Właśnie to jest ciekawe. Zobaczcie, Adolfus to był kawał chłopa, a wyglądało, jakby załatwił go jednym strzaśnięciem. Czyli co? Czemu nas tak nie wykończył? Może dlatego, że my jesteśmy przyjaciółmi i mnie nie atakujecie. Chociaż nie, no krasnolud też mnie nie atakował. Ale znaczy... skąd wiesz? A może zobaczył, że mamy pieniądze, bo go wykupiliśmy i... No, krasnoludy chyba trochę łasy są na pieniądze, więc może pomyślał, że pójdzie za nami i weźmie trochę więcej od nas pieniędzy. No ja nie chcę teraz źle mówić o zmarłym, ale kto mówił, wie? Nie mówił może czegoś nas... otwarcie przeciwko wam? Wydaje mi się, że może sobie czegoś. Po prostu miał ukrytą intencję, albo wystarczyło, że nas oszukał poniekąd, mówiąc, że albo... pójdzie z nami do cyrku i w ogóle i nigdyśmy się z nim miał nam myślę, że to nie jest aż tak skomplikowane, szczerze, Bruno. Może. Helmut, zobacz, a co jeżeli to jest po prostu tak, że on nie chce się pokazywać Aloysiusowi, chyba tak się nazywam, Castorowi, więc to by oznaczało, że nie możecie się odsunąć ode mnie? Na krok? Nie to żaden problem. Nie, no jakby tak, trzymamy się razem i w ogóle buły. Co jeśli krasnolud po prostu był bardziej spostrzegawczy niż my? I to, że my jesteśmy razem, to nie dostrzeżemy czegoś, co za nami podróżuje, a jeśli on to dostrzegł, bo poszedł za nami, czy nas szukać, no powodów może być wiele. W każdym razie na tę chwilę sprawa z tych kanałów, a sprawa tego, co za tobą podąża, albo za nami, wydaje się niezwiązana, bo cokolwiek za nami podąża, nas nie atakuje, a demon tu był wrogo nastawiony. No tak, zdecydowanie, ale musimy jakoś coś zrobić z tym sztyletem, z tą tacą, gdzieś to oddać. Nie wiem, są jakieś takie, myślisz, miejsca w mieście, gdzie możemy iść? Lombard. Helmut, zobacz, czy on tam nie ma coś przy sobie. Nachylasz się jak i go tam szukujesz tak ciało. Przecież patrzę, no. Są nerki. Znajdujesz pusty mieszek. Pusty mieszek i też przy pasie znajdujesz, mu miał taki założony drewniany kufelek, taki na piwo, teraz wypełniony, wolisz nie wiedzieć czym, z kanałów. Wylewam nie miał z kufelka. Przy sobie nic. Zabieram. Był biedny jak mysz świątynna. Ja też was zapytam, czy chcecie coś zrobić z tym ciałem? Chcemy zrobić go pochować. No jak będziemy, co każdego będziemy z tych kanałów wyciągać? No. Może być nam ciężko przejść. Aczkolwiek powinniśmy zgłosić straży lub komukolwiek pomieszczenie, które jest tu obok, do którego żeśmy trafili. Powinniśmy też przestrzec przed tym, co może tam się pojawić. Możemy zostawić ciało w okolicy po to, by strażnicy mogli je odebrać.
nam będzie ciężko wrócić kanałem, tak jak szliśmy w tej ilości, niosąc ciało. Przecież tam jeszcze wyrwa była w podłodze, nie przejdziemy razem z nią. To chociaż wyciągnę i faktycznie łapię go za nogi, jeżeli on już jest blisko, i wyciągnę go na ten bruk, żeby nie pływał tam, nie roztapiał się. Myślicie, że wystarczy, jak zgłosimy to sędziemu, któremu będziemy zdawać raport? Myślę, że tak. Mam nadzieję. Powinno wystarczyć. Dostrzegacie też gdzieś dalej, w głębi tunelu, korytarza, delikatne łudne światła. I to nie jest pochodnia, bynajmniej nie. Lecz jakiś inny rodzaj światła, być może światło ulic? Wyjście? Coś takiego. Ja bym chciała, no bo to jednak jest zmarły i mieliśmy, zrobiło nam się go żal przez chwilę, tam jak był zakuty w dyby na rynku. No i teraz też mi go trochę żal, bo wiem, że nikogo nie miał. Więc myślę, że próbuję nie patrzeć na tą dziurę ziejącą w klatce piersiowej. Możliwe, że Helmut go trochę zakrył, a ja mu po prostu zamykam oczy i nie wiem, składam jakąś szybką modlitwę do Mora, no bo pewne jacyś, znaczy wiem, że są bogowie krasnoludzcy, ale ja ich tam imion nie pamiętam, więc tylko mówię, żeby Mor go tam przyjął do siebie i... Jasne, spędzacie krótką chwilę. To zbieracie się do kupy. Może jak oni się modlą, to ja się przejdę kawałek w kierunku światła, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest tam jakieś wyjście, którym te zwłoki, albo nam będzie łatwiej wyjść i te zwłoki zabrać, albo no tak rozejrzałbym się w tamtym kierunku. Jasne, zatem w tym czasie, Bruno, podchodzisz, idziesz dalej sam. I tak, dochodzisz do miejsca, gdzie u szczytu na suficie kanałów znajduje się kratka. Bardzo podobna do tej, którą tutaj weszliście. Znajduje się jakieś 7 metrów nad tobą. No ale macie drabinę gdzieś tam ją mieliście. Krzyczę do nich, nawet może niosąc lekkim echem, już trochę nieroztropnie zmęczony całą tą podróżą i kąpielami. To jest wyjście bliżej. Idziemy. Idźmy. Nie, cofnę się, wezmę drabinę, może z kimś, z Ringholdem pewnie, i przyniesiemy ją, przytaszczymy. Jasne. Ciało zostaje, jak rozumiem. Tak, tylko no. Jeżeli się udało, to wyciągnąłem je na brzeg. Jasne. Mijacie je, już widzicie taką grupkę szczurów tam gdzieś w mroku czającą się. Na świeży kąsek. A wy kierujecie się do wyjścia z kanałów. Ustawiacie drabinę i po kolei wspinacie się na zewnątrz. Pierwszy, jak rozumiem, wychodzi Eckhart, bo trzeba podnieść metalowe kraty. Co nie jest łatwym zadaniem. Kraty są przysypane warstwą brudu i musisz Eckharcie napierać całym sobą, plecami, wychodząc do góry, pomału, pomału, wreszcie udaje ci się wyjść na zewnątrz razem z kratą. I zaraz po tobie wychodzą wszyscy. Zostawiacie za sobą cały smród, jaki panował tam na dole. Aczkolwiek trzeba na pewno. Wszyscy teraz cuchniecie. Przesiąkliście smrodem, atmosferą kanałów. Wskrości wrzesz, zwłaszcza ty, Bruno i Eckharcie. Od was wania jak najbardziej, ale jednak cuchniecie wszyscy. I kiedy wychodzicie na ulicę, to dostrzegacie, że ulica, w której się znajdujecie teraz, cała pogrążona jest we mgle. Gęsta jak mleko mgła. Widoczność tylko na 2, może 3 metry. Rozpalone są pochodnie wzdłuż ulicy, pochodnie, latarnie.
co daje trochę światła, ale tak naprawdę to jest takie mleczne światło rozświetlające tylko tu i ówdzie mgłę. Panuje też przenikliwy chłód. I wtem, kiedy powiewa bardziej chłodny wiatr i aż się wzdrygacie, wszystko wokół was robi się zielone. Spoglądacie w górę i widzicie wielki zielony dysk unoszący się na ciemnym niebie. To Morslip, złowrogi zielony księżyc, który pojawia się tylko wtedy, aby zwiastować niebezpieczeństwo. Księżyc jest naprawdę ogromny i przysłania większą część nieba. A jak się w niego wpatrujecie, to plamy i cienie na nim zaczynają się przemieszczać, tworząc wzór upiornej czaszki na jego powierzchni. Mgła lekko się rozwiewa i widzicie, jak po bliskich domostwach i kamienicach tylko zamykają się okiennice. To był długi dzień. Żywego ducha. Może chodźmy się przespać. Niezbyt przyjazna atmosfera po takim wyjściu z kanałów. Mamy chyba jeszcze zakwaterowanie w końcu podróży. Więc może moglibyśmy się tam umyć. Zdecydowanie tego potrzebuję. Chodźmy. Trudno tak do sędziego pójść. Jak tak będziemy śmierdzieć, to... No, to tak nie wygląda najlepiej. Jest noc. Słuchajcie. Zacznijmy też od tego. Jeżeli chcecie trafić do gospody koniec podróży, to proszę, aby ktoś wykonał test nawigacji. Plus 40. Nie macie bladego pojęcia, w której części miasta wyszliście, a ogarniająca wokół całe miasto tak naprawdę mgła nie ułatwia wam zadania. Ja wspomniałam o tej knajpie, więc ja się zaraz za nią będę rozglądać. No to rzucę. To jest test nawigacji plus 40, tak? Czy minus 40? Tak, dokładnie. Jeżeli rzucasz, to masz rzucić od razu dwa razy, bo będziesz miała ślepy los. To znaczy najpierw rzuć raz, a później... O, dobrze. Jeszcze raz. Kurde. Dzisiaj już widać, że może jakiś przerzut. Może jakiś przerzut. No to dobra, rzucam. Zużyję sobie szczęście. Dobrze. Zostają ci trzy. Czekać was. Dokładnie, ale kurczę. Nic nie widzę. Dlaczego ja nic nie widzę? W ogóle nie wiem, gdzie my jesteśmy. Nie no, ale słuchajcie, noc spędzona... My na pewno wyszliśmy w dobrym miejscu? O kurczę, plus zero, ledwo, co? Noc spędzona pod Morslibem w pełni... kusi. Ale jednak nie was. Podążacie za Stellą, przemierzając ulicę Bogenhafen. I tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie ulice pogrążone są we mgle. Nie napotkaliście nikogo po drodze. Nikogo. Nawet jednego patrolu Straży Miejskiej. I po kilkunastu minutach spaceru docieracie do znanego wam miejsca. Do gospody. Koniec podróży. Widzicie, gdzieniegdzie w kilku oknach pali się jeszcze światło. Ale z głównej izby, sali, nie dobiegają już żadne dźwięki. Stella? A to miejsce, gdzie wyszliśmy, to w razie czego wiesz, gdzie było? No niby tak, ale teraz w tej mgle to już... To teraz to tam nie dojdę chyba. Ale czy ja pamiętam, gdzie weszliśmy? Gdzie wyszliście? Gdzie... No właśnie, chodzi ci... Wyszliśmy, w sensie stamtąd blisko, do ciała krasnoluda, nie? A, o to chodziło. Stella, trafisz tam. Okej. Tak, trafisz. Pewno tu ciężko będzie to wytłumaczyć, ale może jakoś bym trafiła po jakimś punkcie charakterystycznym. Nie wiem, jakiejś wieży albo jakimś przechylonym domku. Tak, mówisz, że tam, że przy zielonym domku w lewo, potem przy studni w prawo. Takimi punktami orientacyjnymi byś trafiła. To ważne w takim razie, żeby zapamiętać.
Wchodzicie do gospody. Drzwi są otwarte, więc śmiało je otwieracie. Wchodzicie do środka. Wspólna sala jest już pusta. W kominku tylko delikatnie tli się jeszcze żar, ale widzicie, że drzwi za barem są lekko uchylone i stamtąd dobiega światło oraz wesołe pogaduszki. Jak tylko wchodzicie do środka, już kierujecie się w stronę drzwi prowadzących na piętro, gdzie znajduje się wasz pokój, słychać głos. Krzyk niemalże. A co to tak śmierdzi? Co tak wali jakby szambo? I widzicie, jak drzwi od kuchni otwierają się i w drzwiach stoi niziołek z białą, kucharską, przychyloną lekko czapeczką na głowie. Wy! To od was tak śmierdzi! Nie, to pies! I pokazuje Zeldę. Unurzał się trochę w gównie, no bo to pies. Potrzebujemy wody, żeby go umyć. Dużo. No. Nie możecie tak wejść do tego przybytku. Są tutaj inni szanowni goście, szanowani goście. A czuć od was szambem. Goniliśmy tego psa, bo biegł i trzeba go było złapać, no i wskoczył do kanału, to... No to... A macie, panie, trochę wody? Jakąś balię byśmy go umyli. Albo ze dwie. Nie musi być ciepłe. Nie! Widzicie, drzwi teraz szczerze się otwierają i wychodzi z nich drugi niziołek. Co to za harmider? Co tu się dzieje? Ale w capi! Nie myte stopy! A na podwórzu... Idźcie się umyć! A na podwórzu studni nie macie, panie? Nie wiem, znajdźcie sobie jaką, no. Gdzieś tu powinna być. Ale my dostaliśmy tutaj nocleg. Albo do rzeki idźcie. Mamy tu zakwaterowanie. Śmierdzić nie chcemy. Intencje dobre nasze. Tylko drogę nam pan wskaże. No to zapłacimy za kąpiel. To normalna sprawa. Ulitujcie się. Morslip na niebie. Jak tak wychodzić teraz? Panie, ja nie mam czasu teraz. Wody gotować na kąpiel. Ja chleb muszę opiec na jutro. Ale nikt gotować nie każe. My w zimnej od małego się kąpiem. Myślisz pan, że... O, idźcie w studnię. Gdzieś tu powinna być. Co to znaczy gdzieś tu? Wyciągam klucz od pokoju. Panie kochany, ja panu całą pościel zaśmiergnę. Pokazuję mu klucz do pokoju, który dostaliśmy. No ulituj się pan. Jeden niziołek patrzy na drugiego. Gdzie tu jest studnia? No tam chyba za rogiem powinna być. Oni nie wiedzą, skąd woda. Tam jest tam była. To skąd panowie wodę w karczmie biorą? Nie interesuj się. Dobrze, to chodźcie, znajdziemy. Nie, no jest tam studnia, no za rogiem tutaj zaraz. Za tą kamienicą następną. To wychodzimy, no. Chodź, pies. Wychodzicie z powrotem. Chodź, Zelda, widzisz? Sztyla, ty nie będziesz musiała się też umyć, jak go tak trzymasz? Pod pachą? No będę musiała, Eckhart, będę, no ale tak wiesz... Tak naprawdę to my wszyscy wolimy gównem. Wiesz, o co chodzi, no chciałam... Zawsze jak śmierdzi, to się zrzuca na tego, że pies puścił bąkę. W tym momencie chyba ciężko będzie zwalić wszystko na psa. No myślałam, że się na to nabiorą, no Rain, no późno jest. Zmęczona jestem. Nie udało mi się. Dobra, chodźcie, zobaczymy, gdzie ta studnia. Podążacie za róg następnej kamienicy, znajdujecie studnię i też jedno wiadro. Rozumiem. Korzystacie. Się, tak. Myjecie się, słuchajcie, Morslip uważnie obserwuje z nieba każdy wasz ruch. I nasze ubrania są ciała. Do wyrzucenia, czy będzie dało się to uprać? Nie, da się to uprać. Czy my wracamy w gaciach do gospody? Pewnie tak, bo używamy to psa, mokre. Żeby wyszorować te ubrania. Tak, wracacie w samej bilizie do gospody. Moksie, ociekający. A ja myję tego psa, a ten to był ten, to był pies, który miał... To był pies, który miał jedno oko, czy troje oczu? Bo... Jedno. To był psyklop. A, psyklop, okej.
Tak, jesteście umyci, wchodzicie z do środka, drzwi do kuchni zostały uchylone i widzicie, jak tylko głowa niedziołka. To znowu wy? No. Umyliśmy psa, ale na chlapo, więc musieliśmy się rozebrać. Teraz to możecie wejść. Dobrze, że szefowa się nie obudziła. To by kurwa narobiła rabanu i nam i wam. I słychać takie mokre stopy. Chlap, 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 chlap. Chlap, 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 chlap. Idziecie na piętro. I kierujecie się do waszego pokoju. Dawaj, zamykacie za sobą drzwi. Odstawiam świecę. Są tutaj cztery łóżka i jeden siennik, taki rozłożony na środku, dodatkowy. Pod ścianą znajduje się też skrzynia, w której umieściliście swoje rzeczy. Brakuje prześcieradeł? Brakuje świecek? Jednego prześcieradła. Może być mojego. Świeczki odstawiam. Myślę, że nasz pokój przez całą noc będzie wyglądał tak, że po prostu będą rozwieszane takie sznurki z praniem wszystkich, a my po prostu będziemy leżeć gdzieś tam na podłodze na tych siennikach. Kuchać na pranie. Tak, dokładnie. A ona będzie nam skapywać tak kroplą na czoło. W pokoju jest kominek, czy nie bardzo? Nie, nie ma kominku. Jest niewielki stoliczek, na którym też znajduje się waza z wodą i misa. Oraz pod ścianą, no taki kuferek na rzeczy, zamykany na kluczyk. Patrzę się na Bruna, mówię, kurczaka też wyprałeś? Nie, nie. Kurczak z Ute prawdopodobnie nas przywitali, jak... O, właśnie, taki są tutaj. O, to widzicie, że cały stół jest zasrany. Dobra, pomyślą, że to wok. Nieźle. Zapalam świecę. Mówi się trudno. Ale teraz tu fajnie wygląda, chłopaki. To tak zupełnie jak wtedy, jak nas zamknęli w magazynku za to, że za późno wróciliśmy no, z robót i za karę musieliśmy siedzieć w tym magazynku i było tam pełno bibelotów i trochę prania i też nie, były... Kurcze gniazdo. No, dokładnie. Zwierzątka, ptaszki biegają, ptaszki, pieski biegają i takie. Oni myśleli, że nas tam zamknęli za karę, a my sobie wtedy graliśmy właśnie w kółko i krzyżyk i z tych wszystkich ubrań to pozwijaliśmy i zrobiliśmy sobie taki fajny kocyk. Fajnie, kurczak sobie urządzi. To baza była, a w ogóle dalej nie pamiętam, czemu był z nami oplutek. Swoją drogą. Czy kurczak sobie urządzi grzędę pod stołem i rano będziemy mieć ten jajka? To jest kurczaczek. To jest taki mały kurczak. Kurczaki chyba tak szybko rosną, nie? Jakieś 3 tygodnie, coś. No tego, teraz to byś sobie z niego mógł zrobić gorący kubek. Ale powiem wam, że fajnie, jak te zwierzątka biegają. Może kiedyś jakąś farbę założymy, co? No. Chciałbym. Byłoby super. Byłoby ekstra i widzicie, jak Eckhart się odwraca na drugą stronę i zaczyna chrapać. A nie było to, by to dla ciebie takie niewolenie tych zwierząt? Czy dogadasz się z nimi? Zakładałbym, że... To znaczy, Helmut... Nie wszystkie zwierzęta mogą z powrotem niestety wrócić na wolność taką całkowitą. Właśnie na tym... Tak? No na tym się właśnie zastanawiałam, Bruno, bo... No bo ty tak mówisz o tym, że tam wolność i te zwierzęta i... Tak sobie patrzę na Zeldę, no... Ja nie wiem... Mi się wydaje, że my jej nie powinniśmy oddawać do tego całego doktora, ale... Ale z drugiej strony... To jakie mamy wyjście? Zabrać ją ze sobą też nie możemy. Pomyślałam sobie, że może to byś zobaczył, jeśli umiesz z nią porozmawiać albo jakoś zobaczyć, czy jej się tam jakaś krzywda działa. Bo jak jej się nie działa krzywda, no to ja ją tam oddam do tego doktora, no bo co? Zawsze dach nad głową, jakieś resztki dostanie. A nie możemy jej wykupić po prostu i zabrać ze sobą? Byśmy ją trzymali w plecaku, by trzymała łapki na moich ramionach na przykład. Kebab przyjechał. Kebab. Z psa. To jest Zelda, nie kebab. A ja też powiem, że kebab przyjechał. To ja też... Bartek też musi. Wykupmy ją po prostu za te 5 złotych koron czy coś.
Znaczy, tak naprawdę po prostu możemy nie dostać części, którą mieliśmy dostać od doktora i powiedzieć, że piesek zaginął. No tak, ale to mi nie o to chodzi, żeby powiedzieć, że on zaginął czy nie zaginął, tylko co będzie dla niego najlepsze. A nie to, co my sobie wyobrażamy, że dla nas będzie najlepsze. To, że Zelda jest fajna, bo jest tylko fajny, zobaczcie, jakie ma oko fajne jedno. No to... Dobrze, to jeżeli mamy patrzeć na to, co dla tego pieska jest najlepsze, to na pewno nie to, żeby został z nami. Jak to nie? No, dlatego, że nie widzisz, co się ostatnio jakby z nami dzieje. W jakie rzeczy się wplątujemy, ale chcąc, może właśnie, nie chcąc. Jeśli teraz się od nas odłączy, to skończy jak Krasnolud. Może jeśli to nie będzie nadwyrężenie Bruno, to naprawdę Stella chyba miała rację, żeby się jej po prostu o to zapytać. Wiecie, no pewnie. Tak. Tylko... No. No nieważne. Tak, to chyba niezły pomysł, tylko wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze, w sensie jest ważne oczywiście, tylko no, biorąc pod uwagę, że żyła cały czas w klatce przykrytej szmatą, to gdziekolwiek indziej chyba będzie jej lepiej. A co do pytania, zwierzątka czasami są mądre. Pieski są trochę jak dzieci i nawet dzieci nie zawsze wiedzą, co jest dla nich dobre. A jeśli chodzi o rzucanie zaklęć tak bez głębszego powodu na terenie miasta, to wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem dla mnie, że może się to ktoś przyczepić. A nie miałbyś nic przeciwko, żebym ją, w sensie Zeldę, zaprowadziła do Cordeli? Może ona się nią zajmie. Czemu nie? Cordelia wygląda na całkiem miłą babeczkę. Próbowała nam pomóc ocalić wiedźmie na bogów. My ją prawie otruliśmy. Jak absurdalnie może... to w ogóle brzmi, ocalić wiedźmę. Helmut, to nie było przecież specjalnie. To zupełnie nie było specjalnie. Nikt o tym nie mówię, wiedział. Mówię, że po prostu wypadałoby może zastąpić prezent, który jej daliśmy. To by było... Myślę, że Zelda do niej nawet pasuje. No dobra, to w takim razie ja będę miała jeszcze czas, żeby się pożegnać z Zeldą, a teraz idę spać. I ja się kładę na tym sierniku, żeby być blisko Zeldy. Przytulam się do psa. I idę spać. Ja cicho czytam, zanim wszyscy zasną, czerwonego kapturka im na noc. Ja dobrze. Pewnie otwieram przed snem swoją księgę i zaczynam się wczytywać. Czytałem ją już wiele razy, ale nóż widelec, może znajdę coś więcej o przywołaniach, a czymkolwiek. Raczej nie. Ale i tak czytam. Powiedzcie mi, czemu krasnolud... Właściwie, jak to się stało, że wy wykupiliście tego krasnoluda? Za co on był... Co on był w ogóle w dybach, tak? Za niewinność. Za pijaństwo. I generalnie... No za... To się nie rząd? Nie, chyba nie. No za nieobyczajność. O! Tego mi brakło. Ja po prostu zastanawiam się i szukam gdzieś jakiegoś innego mianownika wspólnego między tym łowcą a tym krasnoludem. Pamiętasz, jak pierwszy raz żeśmy pili alkohol? To prawie jak on żeśmy skończyli, więc no naturalnie tak z sympatią trochę do niego żeśmy zapołali. A ja zapołali. Myślę, że mam jeszcze jeden wspólny mianownik. Może jeden wspólny mianownik. Nie wiem, czy pamiętacie wróżbę. Wróżbę? Wróżbę tej wiedźmy, jak mówisz. Tam było coś o niskim człowieku i o dwóch wysokich. Jeden mógł być Adolfus, albo nawet większej ilości ludzi.
ale chyba trzech było oddzielonych od reszty. Jeden był niższy. A może było dwóch niskich i jeden zginął jeszcze wcześniej w naszym rodzinnym mieście. Jeden zginął tutaj, no i jeden wysoki też tu zginął. Ale ta przepowiednia była trochę bez sensu, że siedmiu mężczyzn i jeszcze dwóch, a potem jeszcze wielu innych. Co to znaczy wielu innych, wielu nie innych? To żadne numery są, żadne liczby. Znam się na tym, bo znam się na liczeniu. I wielu to wcale nie jest żadna liczba i to nie jest żadna przepowiednia, tylko jakieś bzdury. Miałem dziwne wrażenie, Sztela, że próbujesz nazwać się geniuszem. A nawet jeśli tak, to co? To umiem liczyć. Umiem liczyć bardzo dobrze. I na pewno lepiej od ciebie. Czasami zaskakuje naprawdę. Jakby ja potrafię się zamyślić nad jakimś rozwiązaniem, kiedy ona je powiedziała dwie minuty temu i okazuje się, że miała rację. Ale to jest... tylko, jeśli chodzi może o... Może to jakaś mutacja. To bardzo się cieszę, że mamy w takim razie takiego geniusza, chociaż jednego wśród nas. Czymś trzeba być dobrym w życiu, Bruno, prawda? No jasne. No chodźmy już spać. Chodźmy już spać, ja już chcę, żeby było jutro i chcę już chcę, żeby było dalej i już chcę zapomnieć o tym wszystkim, co śmierdzi tam na dole i chcę już wracać do domu. Zobaczcie. Eckhart coś wcina przez sen chyba już. Ja. On się często śpi, że coś śni, że coś je. Myślicie, że on liczy... On tam się kciuka. A wcina baraninę? W sensie, tak jak normalnie się liczę owce, to on je tak pochłania za każdym... Jedna owca, druga owca. Całkiem przyjemny sen. Myślę, że to całkiem dobry sen. Dobrze, słuchajcie. Kładziecie się. Rozmawiacie może jeszcze dłuższą chwilę i opowiadacie sobie żarty. Chcecie poprawić sobie humor. Jednak sen przychodzi szybko i każdy z was zasypia. Możecie teraz zrobić odpoczynek. Jeżeli komuś brakuje punktów wytrzymałości, to jak najbardziej może wykonać... Plus 0 czy plus 20? Plus 20. Gdzie to się rzucało? Uchwo, 08. Takie łóżeczko. Tak, na karcie masz takie łóżeczko. Nie wiem, czy miałem jakiekolwiek rany, ale... Och... Eckhart miał koszmary. Stella była przytulona do Zeldy i pachniało jej mokrym psem. To był cudowny sen. Zelda wylizała jej rany. Dobrze, słuchajcie. Budzicie się o poranku. Budzą was promienie słońca, jakie wpadają do waszego pokoju. I jak tylko przecieracie oczy, to słyszycie... gwar na ulicach. Jak w miarę sprawnie, czy też nie, powolnie ociągając się, już schodzicie z waszych łóżek i patrzycie przez okno, to widzicie, że miasto wraca do normalnego życia. Ulice są pełne ludzi. Dzieciaki biegają pomiędzy nimi i wszyscy gwarno zmierzają w stronę bramy bocznej, gdzie tam dalej trwa Schaffenfest. I kiedy ściągacie mokre, już nie mokre, ubrania spod sufitu, to w tym momencie docierają już do was dźwięki muzyki, jakie dochodzą od strony festiwalu. Schaffenfest dalej trwa w najlepsze. Pomimo tego, że wczorajszej nocy na niebie górował zielony księżyc Morslip, najgorszy z omenów, jaki istnieje. No i po co to wszystko? Normalnie można się obudzić do dźwięków ptaków, zwierząt, lasu. W mieście wstajesz i od rana harmider. Bruno uchyla okno i krzyczy: zamknąć mordy! Tam się zamknij! Przymyka okno. No, nie da się w tych miastach.
Nie przypomina ci to gwaru w naszym bidulu, jak wszyscy się razem budzili i każdy krzyczał, bo wszyscy trzeba było się spieszyć. Tylko my byliśmy dziećmi, byliśmy trochę głupi. Część z nas pewnie trochę miała nie tak pod kopułą. Mieliśmy pojebanych rodziców, co nas zostawili. To było normalne. A ci ludzie drą mordę, bo sąsiadka kurczaka kupiła taniej niż ona. No, no i to wspaniałe! I Stella otwiera te okno i krzyczy: dzień dobry! Zamknij się! Tobie też! Ciebie też powitali w mieście. Pokażcie się, bułeczki, jak tam wam, jak to przeżyliśmy te kanały. Co mnie to, wczoraj byłem zmęczony, powinienem was wczoraj obejrzeć. Bruno jest jeszcze trochę podrapany. Właśnie, tak, właśnie, jesteś podrapany. Sędzi cię, słuchaj. Sędzi mnie wszystko, tak. Tu i tam. Ach, i Wilhelm, lipka. Cię widzisz, jak Bruno zaczyna wyrochodzić na wierzch, taka wysypka. Czy to jest zaraźliwe? Rzuć na wiedzę medycynę. O, Bruno znowu ma świeżba. Pamiętacie, kiedyś wszyscy mieliśmy świeżba? Pamiętam, jak mnie pchły pogryzły. Słucham? Plus 20. Jak a świeżba? Gdzieś... Najlepszy jest okład z gnoju. Nie pamiętasz? A jak nas pchły oblazły, pamiętam jak wszyscy żeśmy na łyso jak jeden chodzili. Nawet ty, Sztela. No nie. Trzeba nie było, wiesz, to trzeba. Ale wiesz, co to jest, albo przynajmniej co to może być. Nie dotykajcie Bruna. To ci wygląda, słuchaj, na świeżby ospę. Co gorsze, coś z tym zrobić? Widzicie, jak Eckhart również wstaje i też zaczyna się drapać. Cholera, jasna. Wszystko coś swędzi. Idziemy dzisiaj do Cordeli na 100%. Nawet może przed sędzią. Na pewno przed sędzią. Ona nie będzie chciała mnie widzieć po tej całej sprawie z pomarańczami. Ej, spokój, to było przypadkiem, tak? Nie wiedziałem. Mechanicznie, słuchajcie, Bruno i Eckhart, jako że ciągle się drapiecie, macie minus 10 do testów ogłady. Mm-hmm. Dopóki się tego nie pozbędziecie. Helmut, możesz spojrzeć na mnie, bo ja mam takie, czuję się tak na połowę. Ech, no dobra, pokaż, spróbuję to jakoś. Biorę drugie prześcieradło. O, tu swędzi, tak pokazuję na środek pleców, ale tam nie dosięgam ręką. Nie to. Pokaż, jak cię tam pociechali wczoraj. A. Czy to domyłeś? Dobrze, sprawdzę. A nie, to nawet nie z wczoraj, to chyba sprzed tego jeszcze. Jeszcze jak skakałem na barkę i się poślizgnąłem. To nie opatrzyłeś sobie tego? Nie powiedziałeś nic? Przecież Helmut by ci to zaraz zobaczył. No nie zauważyłem, to bardziej obicie było. Opatrzeć Eckharta ostrożnie, to potrzebuje testu leczenia minus 10. Ale będzie chłop tam ostrożnie. Co to oznacza? Dodajesz do tego 3 sukcesy, dodajesz też Helmut do tego modyfikator z inteligencji i o tyle leczysz kartę. 7 punkcików. Wow. Uhu. It means, że mam dokładnie tyle, czyli 15 punktów zdrowia. Tak, bandażujesz go. Ostrożnie, ale widzisz, że plecy Eckharta to wyglądają teraz... jak tarka. Kordelia gdzieś. Takie czerwone poziomki wręcz rosną już mu. Takie grube, czerwone bąble. Obmijam te bąble i tak sobie nucę. Idziemy do Cordeli. Coś mnie na plecach swędzi w ogóle. I tak, masz włócznie, przypomnę ci, że masz włócznie. O, biorę włócznie i tak... O, jak dobrze. I słuchaj, tylko takie... Tak, ja tam z tyłu jeszcze jestem i... Będziesz miał taką białą koszulę. To jakbyś taka żółto-czerwona. O, jak dobrze. I tam widzicie, że Eckhart tam nie może za bardzo ten, to o szafę tam jeszcze, o róg szafy się tam. Ty z Brunem razem naszych dwóch wielkoludów, kurczę.
Chodzą i się ocierają o meble. Dobrze, słuchajcie, następny dzień. Ja karmię Utę, karmię kurczaka, wsadzam ich w kieszeń. Chodźmy coś zjeść, póki możemy. I może rzeczywiście do Kordeli, potem sędziego, potem... Ja bym chciał sprawdzić trochę, co tu się dzieje. Może zamienił ze trzy zdania z sędzią na temat tego, co żeśmy widzieli. Ale powiem wam, że martwi mnie to, ten grąg i to wszystko. I jakbyśmy jakąś bibliotekę, archiwum albo co innego takiego znaleźli, to bym poszukał informacji jakichkolwiek. Myślisz, że w książkach będzie napisane, dlaczego ktoś narysował krąg w kanałach? No co ty? Już dawno nie nurkowałem w książkach. Ale może być informacja, czym było ta organizacja, która się podpisała, albo czym jest Fioletowa Ręka, albo... Brzmi jak coś bardzo, co nie powinno być w książkach, a jak się ma takie książki, to się płonie na stosie. Ja już takich widziałam. Sztyna. Gdzie ty widziałaś takie książki? Ile ty książek czytałaś w życiu? Nie widziałam książek, tylko widziałam tych, co płonęli na stosie. Okay. A książek ile żeś przeczytała w życiu? Zero i dlatego jeszcze nie płonę na stosie. Kiedyś czytałem przypadkiem książkę mojej mistrzyni. Była coś tam o jakiejś siostrze Szalii. Wyszło na to, że to taka książka, co by się jej... Romansidło takie, co bezbożności w szeregach szalianek opowiadało. I ludzie mają takie książki pod swoim dachem i nikt ich o wyznawców, bycie wyznawcami Slanesza nie oskarża. A te a przygody, powinni. Co ta szalianka przeżywała, to... Słuchajcie, schodzicie na dół, na parkę. Do wspólnej sali, gdzie już kilka stolików jest zajętych. Grupa niziołków już biega, co już od stolika z potem do kuchni, niosąc takie wysokie, czy okrągłe tace wysoko nad swoimi głowami. I widzicie, że przy jednym ze stolików siedzi znajomy podróży? Podróżnik z Bretonii. Już go żem widzieli tutaj. Tak jest, Filip Descartes. Jak tylko się pojawiacie, macha do was, pozdrawiając was i zachęca też, żebyście się do niego przysiedli. Panie kochany, może lepiej nie, bo my trochę chorzy i pokazuje na czerwone czyraki, co się nimi na rękach, co się drapie. Och, sakrebe. Wygląda paskudnie. Ach, to może i lepiej. Innym razem. Ktoś powinien na to spojrzeć. A może u was w Bretonii takie parchy wyskakują, to może powiecie, co się na to robi? Do te wziechalki się idzie, maść przypisze. Jeden handlarz, którego kiedyś wieźliśmy firmą przewozową, to właśnie mówił, że był w Bretonii, to taką Francę przywiózł. I leczył ją, ale nie pamiętam czy. A to nie o... kobietę chodziło? Ja bym się chyba zgubił w tej historii. A czy my znamy jakąś ziacharkę? Tak. Znamy. Dawała się jej pomarańcze. W każdym razie życzę udanego dnia. Panu też. Ja bądź co bądź liczę, że kiedyś dowiem się, co słychać tutaj w bliskich kanałach. My wychodzimy bez śniadania? Nie, no to nie. Pan idzie, bo nie chce przy nas siedzieć, bo jesteśmy... Nie. Stolik jest mój. Chodźcie stąd. Nie chce pan dać śniadania? Nie chce pan dać śniadania? Nie chce pan. Nie. No. Znajdziemy pewnie jakiś wolny stolik. To dziwne, wszyscy z reguły nam dają śniadanie. Gdzieś z brzegu, żeby chłopaki byli ustawieni plecami do ściany i żeby nikt nie widział tych krwawych śladów po rozdrapanych krostach. Jasne, znajdujecie wolny stolik gdzieś pod ścianą.
w kącie, taki zacieniony. Wcale nie wyglądacie podejrzanie. Przychodzą niziołki, śniadanie jest w cenie i... To ja dwa. Po kilku chwilach na jedno. Na waszym stoliku lądują podpiwki w kuflach i do tego jakieś jajka z świeżym chlebem. Jakie pajki chleba, jajka. Dobrze, że wczoraj nie przerywaliśmy panom niziołkom pracy. Chlebek wyszedł świetny. Kurkom też nie przeszkadzaliśmy. Jajka wyszły świetne. Ja trochę chleba maczam w jajku i daję Zeldzie, która siedzi na moich kolanach. Myślicie, że oni te jajka tu mają gdzieś tutaj? Jakiś kurnik mają na zapleczu? Czy jak to tak? A słyszałeś kury w nocy? Nie, właśnie, dlatego się dziwię. I co, że oni z rana przywożą jakimiś bzami jajka? No z targu. Albo od sąsiada, albo trzymają w piwniczce. A co się tak interesujesz o tych jajkach? Myślę, Eckhart, że jak już upiekli... Na pomarańczach się przejechałem, to może jajka zainwestuję teraz. Wiesz, Eckhart, jak pracuje się w karczmie, to wstaje się trochę wcześniej niż goście, żeby przygotować jedzenie. Się wstaje? Właśnie mówiłem, chciałem powiedzieć, że jak już upiekli chleb i zaczęło świtać, to poszli po jajka. Nie nadawałbyś się, Eckhart, do tej roboty. To oni przecież nie śpią. Ale jest ty mógłbyś być co najwyżej na ochroniarzem nocnym. Zaraz pójdą spać, zobaczysz. Ja mógłbym być tym, co w karczmie siedzi i je. To jest ten, klient. O, no. Nie słyszałeś nigdy o nocnych niziołkach? NN? Może nie kombinuj, po prostu bądź jak hartem i to wystarczy. I jest taki zawód, co jeździ, je w różnych miejscach, pije różne trunki, a potem pisze broszurki, co i gdzie najlepsze. Słyszałem, jestem ten bez broszurek tylko. Że w Altdorfie takie poradniki robią, gdzie warto zajrzeć. I bułki tak właśnie sobie rozmawiały przy śniadaniu. Dokładnie. A kiedy skończyliście jeść, wstaliście i wyszliście na zewnątrz. Panuje festiwalowy nastrój, tak to nazwijmy. Jest taki potok ludzi idący ulicą wzdłuż w kierunku bocznej bramy. I wy tak chwilę stoicie i w pewnym momencie tak krok w bok się wpasowujecie w ten potok ludzi i idziecie razem z nimi ramię w ramię, krok w krok, bo już z tego potoku wyjść się nie da. I tak zostajecie wypchnięci dosłownie przez boczną bramę i trafiacie z powrotem na Schaffenfest, gdzie ludzie znowu bawią się, krzyczą, śmieją się, opowiadają żarty. Gdzieniegdzie widać już rozstawionych trubadurów, grajków, czy też innych trefnisiów, klaunów, którzy zabawiają ludzi ku uciesze i zbierają datki, pieniądze. Piwo leje się z beczek, namiot piwny już cały zastawiony ludźmi. I też w oddali widzicie sporych rozmiarów rozstawiony namiot sędziego. I tam również już mały tłum czeka na swoją rozprawę. Stella, masz psa? Schowaj psa, schowaj psa. A co w końcu? Nie będziemy tam psa, w ogóle na razie podchodzić. Idziemy do Cordeli. Tak. A to gdzie my idziemy? Dobra, chodźcie. Ale żeby ci nie zobaczył gdzieś przypadkiem. Kurwa. Siedzi w środku w namiocie i nie będzie wyglądał. Wsadzam psa pod koszulę. Wsadzam psa pod... Może wsadź go Bruno pod pazuchę. Nie oddam Zeldy. Chcesz, żeby dostała wysypki razem ze mną? Może cię podrapię chociaż. Okej, spuchnie i co będzie? Poza tym psy się tym nie zarażają. To jest. A skąd wiesz? Idealny pies dla geniuszu Stelli. Łatwo oczy policzyć. Chodźmy już do tej Cordeli. Bardzo śmieszne. Idziecie. Kierujcie w stronę znanego wam straganu. Taka drewniana budka, obwieszona cała różnymi ziołami, kwiatami, czy bliżej nieokreślonymi trawami, grzybami i tymi podobnymi czosnkami. Ja jeszcze mówię... Za straganem stoi znana wam starszawa kobieta o srebrzystych wręcz włosach. Teraz dla odmiany nie ma kwiatków bzu we włosach, tylko jakieś inne, takie żółte. Dzień dobry.
Pani kochana, jeszcze chwila i se bebeki wydrapię ze środka. To ma pani coś na taką przypadłość? Chyba ospa. Ale to brzuszek boli. Nie. Kurwa, swędzi. Proszę zobaczyć chrosty. Wysypka jak nic. Do miasta raz, żem przyjechał już się jakimś miękkim szajsem. Pokażcie. Pokazuję, podciągam. Pokazuję. I kobieta momentalnie robi 5 kroków do tyłu. Ja robię zakryjcie to. Zakryjcie to. Albo ja się pytam z tej Stella, ile krost ma na plecach Bruno? 12 razy 35 to jest 420. Musicie uważać, to jest cholernie zaraźliwe. Ale... Otarłeś już tylko o jakieś 100 osób idąc tutaj. Ja sobie wydrafałem już mapę Imperium. Z miejscami, z większymi miastami tam. Jedno jest naprawdę duże. Zaczyna zrywać kilka ziół z tego swojego straganu, rzuca je w moździerz i zaczyna to ucierać. Dodaje też takie białe, lepkie coś, wygląda jak smalec. Zaczyna to razem z tym ucierać. I trochę serka. Się przyglądam uważnie. To nie do jedzenia. Czy to na kanapkę? Do smarowania. Tak, ale nie chleba. Nie chleba. Ciebie. Tak, będziecie się tym smarować. Nawzajem, wiem, bo ja was nie będę smarował. Za cztery razy dziennie w miejsca, gdzie są te parchy. Mija chwila, kiedy kobieta skończyła to ucierać. Przenosi to do takiego innego pudełeczka, zamyka szczelnie i wam podaje taką śliską, tłustą, takie pudełeczko tłuste. Dziękujemy pani i ja chciałem przeprosić za tą pomarańczę, co pani dała. Szkodzi. A propos tych pomarańczy, to uważajcie, tam było... Tak, wiem. Co tam było? Trucizna. A. Nie wiem, skąd macie takie rzeczy. Wy wiecie? Ze stoiska. Ale chłop już jest w dybach dawno. To jak się stosuje, to maść jeszcze raz? 4 razy dziennie. Na miejsca z wysypką. Czyli wszystko. Chodź posmarujecie. To smarujemy się nawzajem. Nie, tutaj. Ja myślę, że nakładamy dużą ilość i po prostu się ocieramy plecami o siebie. Potem klapami. A to z przodu też... O cholera! Ale 5 szylingów się należy. Wyjmuję ze skarbonki, mamy 26, więc 5 stamtąd wyjmę. A i jeszcze może... Smarujcie się tym codziennie, może za 2, za 3 dni może minąć. Zobaczymy. Jakby nie minęło za 3 dni... Jakby nie minęło, to znajdziecie mnie w Facebooku. Lubi pani zwierzątka? Ja tak wyciągam spod płaszcza, wyciągam Zeldę. To... O maczko! To psyklops. Co to za kreatura? Psyklops. Jest bardzo dobra do znajdywania goblinów oraz... No na pewno do czegoś innego też się znajdzie. Na przykład, nie wiem, do znajdywania jakichś grzybów w lesie. Pek ma bardzo dobre, to prawda. No i tak, kocha ale ser. Nie widzi na boki. Ale do przodu za to widzi o to wiele To się nazywa wizja lepiej. Tunelowa. Czasami obija się o szafki, bo... No, wiadomo. Ale ma, jak to się nazywa. Ale ma świetny węch. Niech ją pani przygarnie, proszę. Proszę. Babka na to cierpiała. Chcecie mi ją oddać? Trochę nie chcielibyśmy jej oddawać z powrotem do cyrku, a sami nie możemy jej zabrać. A jest przeuroczym psiskiem. Ale to kogoś należy, tak? Nie będę miała z tym kłopotów? Nie. My powiemy, że nie żyje, zabiorą nam za to trochę złota. To tak jakbyśmy ją kupili. Możemy kupić na przykład kurczaka na targu i pokażemy, że albo zjedzie. Stella, albo Bruno, test charyzmy, proszę, dla mnie +20. Rzuć Stella, bo ja mam krosty.
A, faktycznie, jeszcze masz krosty. Charyzma to jest charm, tak? Charm, tak. Plus 20 test. Jakby co, masz 3 punkty szczęścia jeszcze. Ach, ale plus 1. Jest to jeden sukces. Kobieta chwilę się zastanawia. Co prawda mam uczennicę i często zostawiam ją samą u siebie. A taki piesek mógłby jej potowarzyszyć w tych chwilach. Co mi tam? Wygląda uroczo. Jak się wabi? Wabi się Zelda, ale może dobrze jej zmienić jakoś imię, no bo żeby się właściciel nie zorientował. Pies się trochę przyzwyczaja do swojego imienia? Znaczy, to tak, tak, trochę nie. Trochę wołaliśmy na nią. Ej! I też przychodziła. Bardzo lubi ser. To może można ją... Ja też. No. Takie można... Eckhart, ciebie nie zostawiamy tutaj. Przepraszam, Cordelio. Wspomniała pani o uczennicy. Czy ona z panią mieszka? W Facebooku. Tak, w Facebooku. Już bajeruję. Chciałem zapytać, ponieważ nikogo nie spotkaliśmy w pani przybytku tam wtedy. Tak, szturcham Reina. Mój brat. Kogo nie spotkaliście? Ona jest na terminie, więc jak mnie nie ma, zamykam warsztat. W sensie, to nie jest tak, że zamykam też ją. Ona ma klucze i może wyjść, oczywiście. Ale to dobrze, bo sama apteka jest nieczynna. No dobrze. Tak, tylko się zaniepokoiłem. No, nie jest zbyt śmiała. I nie wiem, ma 12 lat chyba. Nic dziwnego, że obcy mnie otworzyła. No to jasne. To mądra dziewczyna. No, a macie jakiś ten... Sznurek? Ja mam skręconą żyłkę od Bruna. Ale to udusisz piesa. Sznurku niestety zgubił się po drodze. Ale ona się bardzo pilnuje, jak ktoś ma ser. Jakby pani jeszcze się nie chciała, żeby ktoś poznał, to ja mam słoik z fioletową farbą, można pomalować. Może jeszcze uda się jakoś sznurek na szybko załatwić. A coś jeszcze? A, mikstura. Mikstura zadziałała. Wyśmienicie. Były jakieś efekty uboczne? Nie. Niesamowite. Znaczy, że moja receptura jest kompletna. Przynajmniej u mnie nie. Jeśli byłem jedynym testującym? Ja nie. Teraz się tak przyglądam Helmutowi, czy faktycznie... Nic się nie zmieniło. Nie, ale ten stary dziad... twój mistrz. Lutholz. A to kurna, oczy mu zbieleją, jak mu wyślę list. O! To może będzie chciał mu dotarć od razu. Wyślę mu wyniki moich badań na tą miksturą. Nie wiem, czy będzie mi po drodze, ale mogę zająć się wysyłką. Teraz tak nie mam do głowy. Jesteśmy umówieni, prawda? Weź z bruku. Prawda. Widzicie mnie. No właśnie, bo ja jutro zwijam mój kram i będę wracać. No. Dlatego smarujcie się. I jeszcze jutro z rana może mnie znajdziecie. To pytanie mam jeszcze do pani, bo bywa pani pewnie w Bogenhafen częściej niż my. Czy... jest tu jakaś księgarnia, biblioteka, akademia? Mieszkają tu jacyś mądrzy ludzie? Zna pani jakiegoś czarodzieja? Co do tych mądrych ludzi, to bym... Słuchaj... Co już zauważyłem, że w mieście ciężko mądrych ludzi czasami... Się nie zapędzałem z taką teorią, tutaj, że ktoś może taki być, ale jak szukasz biblioteki, to musisz odwiedzić w takim bądź razie świątynię Wereny. Na Gutenblatt. To jest dobry pomysł. Całkiem wydaje się odpowiednie miejsce. Co ciekawe, tutaj zdaje się, że sama biblioteka jest świątynią. W sensie, że świątynia jest biblioteką.
To wspaniale. To bardzo pomoże. Cieszę się, że mogłem pomóc. Polecam się na przyszłość i widzimy się, jak nie mam. Tak, to już nie zajmujemy czasu. A teraz wezmę Zeldę. Tak, Zeldę. Gdzie tak chowa tego pieska gdzieś tam pod ladą, takiego wsuwa. Dużo plady. No, bo kolejni widzę, klienci stoją. Może pani ją nazwać Bułka, tak żeby o nas pamiętać. Kajzerka. Albo Grahamka. I tak wymieniłem różne nazwy bułek i odchodzę. Ale ma długi nos, to może Bagieta. Pies Bagieta. Oddalacie się od stoiska Kordeli. W tym momencie też grupka innych osób podchodzi do lady, nazwijmy to, i słyszycie, jak uskarżają się na problemy żołądkowe. Wy odsuwacie się już na taki dystans, że okrzyki, muzyka festiwalu zagłuszają tamtą rozmowę. Oddaliście też psa, mając nadzieję, że znaleźliście dla Zeldy nową, dobrą opiekunkę. I teraz, co robicie dalej? Gdzie kierujecie się następnie? Do sędzi? Tak, musimy iść do sędziego, bo... Do sędziego? Chyba będzie chciał wiedzieć, że... No. I doktor będzie chciał wiedzieć również, co się wydarzyło z jego... podopiecznymi. No tak, ale chyba najpierw do sędziego. Przypomnijcie mi, Reinholda nie było u sędziego, co nie? Okej. To prawda. To kto będzie gadał? No ja albo Bruno i trochę Stella też. Jak tylko wymieniłeś swoje imię, Eckhart krzyknął, klasnął w dłonie. Chodźmy zatem. Widziałem, że on jest gdzieś tam taki duży namiot. W ogóle nie macie wrażenia, że jakoś strasznie dużo choruje na żołądek? Ja rozumiem, że można się pochorować, bo za dużo się zjadło, ale nie rozumiem, jak można się pochorować po tym, że się za dużo zjadło. Cóż, nie każdy ma żołądek ze stali taki jak ty. Mijacie kolejne kramy wystawców i z innych sprzedawców. W oddali też widzicie pod murami ustawione powozy ze znakiem cyrku doktora Malthususa. Lecz nikogo tam nie ma. Mistrzu, chciałbym zadeklarować dwie rzeczy w międzyczasie. Tak? Jedna to jest to, powiedz mi, czy moje krosty na mojej klatce piersiowej są wystarczająco duże, żeby można było je rozdrapać do krwi tak, żeby ukryć nieposiadanie ewentualnie tatuaża na klatce piersiowej? Czy to jest ten stan? Powiedzmy, że tak. Okej, to na razie będę chciał drapać. Dobrze. A wy kierujecie się pod namiot sędziego. Namiot o barwach miasta, a pod nim już tłoczy się kilkadziesiąt ludzi. Wszyscy w towarzystwie straży miejskiej. Jednak wy podchodzicie tutaj dobrowolnie, z własnej inicjatywy. I nim uda wam się wejść do środka, to w waszą stronę podchodzi kobieta. Ubrana odpowiednio do swojego urzędu, jaki piastuje w sądzie. Podchodzi do was. Przedstawia się jako urzędniczka sądu Andrea i wita was pod sądem tymczasowym, sądem festiwalowym. I pyta się, z jaką to sprawą przychodzicie. Nie ma was, nie ma przy was straży miejskiej, co jest dość niezwykłe. Przychodzicie tutaj z własnej woli. Tak, jest. Co was tu sprowadza? Przychodzimy, meldują się buły z wykonanym zadaniem, które zostało wczoraj zlecone przez sędziego Richtera Heinza. Nic mi o tym nie wiadomo. Rozumiem, chcecie spotkać się z panem sędzią. Tak, odebrać nagrodę. Dobrze, będziecie musieli
Rzuć proszę na charyzmę plus 20, Helmucie. Będziecie musieli chwilę poczekać, bo w tym momencie trwa rozprawa między dwoma agresywnymi robotnikami. Wszczeli niewielką burdę. Jakby co, masz 3 punkty szczęścia? Nie potrzeba. Dwa sukcesy. Myślę, że jak skończy się rozprawa, to będziecie mogli wejść następni. Długo będzie trwało? Kilka minut. No to poczekaj. Na 10. Tutaj procesy idą szybko i sprawnie. Opisz nam, zauważyliśmy. Co jest dookoła tutaj tego namiotu? Czy to jest tak, że to jest na środku targu, czy... Sam namiot znajduje się tak, w centrum całego festiwalu. Wokół, okay. No jest takie klepisko puste. Na tyłach namiotu znajduje się rząd dyb. Tak, i pomiędzy, wszystko wokoło są i sceny, stragany, stoiska, namioty. Gdzieś tam dalej, w oddali widać również arenę do walk, w której walczyłeś zeszłego dnia jak harcie, lecz zdaje się być jeszcze pusta, chyba za wcześnie na walki. Tak, kobieta dalej stoi przy nas? Tak. Przepraszam, była pani też tu wczoraj? Nie, wczoraj mnie nie było. Też to niefortunne. Ale uczestniczy pani często w takich procesach? Tak, zdarza mi się. Bo chciałem zapytać o jednego krasnoluda. Wczoraj żeśmy spotkali zakutego w dyby. Wygląda na to, że dzisiaj go tu już nie ma. No on się wykupił. Tak, on się tak. Wykupił. Wydaje się, że trafił tu za nieobyczajność i spożywanie alkoholu. W pijaństwo. W sensie... Czy ma pani jakąś... Jak on się nazywał? Helmut, może pamiętasz? Gotri. Może jest tu znanym elementem. Słyszała pani coś o nim? Zaciekawił nas, bo żeśmy mu pożyczyli pieniądze. Miał kupić piwo dla nas wszystkich i zniknął bez śladu. Rzuć proszę Bruno na charyzmę. To będzie test. To byłoby plus 20, ale dla ciebie to plus 10. Masz 3 punkty szczęścia. Nigdy nie słyszałam o żadnym Gotrim. Bo to jest na minus 3 i ja to, bo powinno być 47 na plus 10, nie wiem czemu tak policzyło. Może ci chorobę już. A może to jak wpisałem sobie chorobę mi pomaga, no nieważne, przerzucę to. Jasne. Wielu tutaj trafia za pijaństwo i za wczynanie burdy, właśnie po pijaku. Nie, moje rzuty się nie poprawiły od poprzedniej sesji. Niestety wczoraj mnie tutaj nie było, więc obawiam się, że nie mogę wam pomóc w tej sprawie. Rozumiem. Myślę, że nie będzie trudno znaleźć kompanów Gotriego do picia. Może po... Nie wydaje mi się, żeby on miał kompanów. Nie wyglądał. A nawet jakby miał, to nie jestem pewna, czy chcieliby z nim... Myślę, że z wieloma ludźmi pił wczoraj. Myślę, że przede wszystkim pił sam, ale od wielu ludzi pożyczał pieniądze. W tym momencie słyszycie takie walenie w młotek, dobiegające z wnętrza namiotu. Winni! Zakocik gdyby! I jeszcze słyszycie takie błagalne krzyki. Nie, my jesteśmy niewinni. I teraz kobieta odwraca się w waszą stronę, wskazując gestem dłoni poły namiotu. Tu. Wejście. Zdaje się, że teraz możecie wejść. Życzę. Normalnie, Helmut, możemy wchodzić bez kolejki. Nie zrobicie, Reinholdzie. Rein, mówiłeś coś? Jest taki harmider, że cię nie słychać. Chodźmy, zanim zacznie gadać. Tak. Chodzicie do namiotu. Dobra.
zostaje was ta sama sceneria co wczoraj. Wielkie biurko, za którym siedzi sędzia. O dość pokaźnym i wielkim wytrzeszczu oczu. Teraz wydaje się być jeszcze bardziej zmęczony i jeszcze bardziej blady niż dnia wczorajszego. Obok niego przy mniejszym biurku siedzi inny urzędnik, który co rusz notuje coś na papierach i te papiery rzuca gdzieś za siebie. I jak tylko tutaj wchodzicie i podnosicie poły namiotu, wpada razem z wami mały wicher i te wszystkie papiery na sekundę wznoszą się w górę. Ale wicher. Stajecie przed sędzią. Przed sędzią? Heinzem Richterem, tym samym, który zlecił wam wczorajszego dnia zadanie odszukania goblina. Widzicie, jak mężczyzna zerka na was znad papierów. Wy sami w jakiej sprawie? Znaleźliśmy goblina. Helmut. A, to wy. Mam to na końcu języka. Były. Tak jest. Goblin, gdzie ja mam te papiery? O, tutaj jest sprawa uciekającego goblina, jest. O, tutaj jeszcze jakaś jedna karteczka spadła z takim brzydkim rysunkiem. Co? Nie. Proszę mi nie mieszać. Goblin. O! Tak, mam tu zapisane, że owa kreatura została wczorajszego wieczoru odnaleziona. Sprawa została zamknięta. Co? Odnaleziona? Tak. Z tego, co tu mam zapisane, w magazynie, w jednym z magazynów na Onstendam, goblin został przygnieciony skrzynią. Martwy. A jakiś dowód? No, wczoraj ktoś się zgłosił i znajdzie też dewa nagrodę. Bo Helmut, pokaż tą miednicę. Pokazuję. Myśmy znaleźli. Mieliśmy byliśmy wyraźnym tropem i natrafiliśmy na wyraźne szczątki owego goblina również. Proszę zobaczyć, miednica ewidentnie jest przystosowana do trzech dolnych kończyn. Chyba, że były dwa gobliny o potrójnych nogach. Nie wiem, może tak, ale bo ja wiem, takie kości to można znaleźć chyba wszędzie. No nie takie, a... Kto odebrał nagrodę? To nie było oficjalne zlecenie. Nie mam tutaj zapisane z imienia i nazwiska. Zaraz po zachodzie słońca zgłosili się do ratusza. No, bardziej pomóc nie mogę. Przykro mi i współczuję naprawdę, że straciliście swój cenny czas na daremne poszukiwania. Rozglądam się po kompanach. Się A czy doktor o tym wie, Matiasus? Ja nikogo nie informowałem. To nie był zainteresowany? Przecież... To była sprawa w załączeniu do jego wyroku. Tak, i tutaj też jest zapisane, że zobowiązał się wypłacić drugą część nagrody, równowartości również 5 złotych koron. Więc pewnie osoby, które znalazły goblina, może też jego odwiedziły. Nie wiem, powinniście go znaleźć, zapytać. Naprawdę, ja nie mam czasu, żeby rozmawiać ze wszystkimi. Widzicie, tak już zagląda za wyjście z namiotem i tam widzicie, taki już mały tłum się zbiera. Petentów. No dobrze, to przepraszamy za ten zachód. Tak, na pewno to wszystko? A do kogo można się w ratuszu zgłosić? Do kogo ten ktoś się zgłosił w ratuszu po odbiór nagrody? No bo skoro nie do sędziego, to... No, nie mam pojęcia do kogo, no. Tam jest pełno urzędników. A można na przykład numer sprawy? Ja bardzo dobrze pamiętam wszystkie liczby. Tak, sprawa
2209. Dziękuję ślicznie. Bardzo, bardzo przepraszamy za zajęcie czasu. Kłaniamy się. Już no, wychodzi. Cóż. Przykro mi też, że się tak skończyło. I powodzenia życzę danego dnia. Następny. Spokojnej tak warty. Wychodzimy, tak pytam. Czy nie było przypadkiem tak, że to zdanie było zlecone jakby tylko wam, znaczy nam? Wiesz co, poszła fama na miasto, że goblin uciekł. Znaczy, pewnie nie było wiadome o dokładnej kwocie nagrody, ale było wielu świadków ucieczki goblina. Chciałem powiedzieć, że też ktoś kiepsko to zweryfikował, jeśli bez problemu odebrali nagrodę. I coraz bardziej nie lubię miasta, a Bogenhafen to już w ogóle jakieś obskurne. W takim razie może powinniśmy... To jest ciekawa sprawa. Szczerze powiedziawszy, w ogóle już mnie to nie interesuje. Jakakolwiek nagroda szła za tym, to i tak otrzymalibyśmy tylko jej połowę, a teraz szarpać się z urzędnikami to zwykłe marnotrawstwo czasu. 5 złotych koron mieć, a nie mieć, to jest... Może warto byłoby... Widzicie też, jak poły namiotu znowu się otwierają i w wejściu stoi sędzia, machając do was, przepraszam raz jeszcze, te kości. Moglibyście mi je przekazać? Bym może pokazał w ratuszu. Wygląda dosyć nietypowo, muszę jednak przyznać. Patrzę się po reszcie. Trochę byśmy się postawili w niekomfortowej sytuacji, próbując dociec swego, jeśli oddalibyśmy dowód naszych racji. To znaczy, wolelibyśmy sami stanąć przed ratuszem i wskazać dowód, że złej osobie pieniądze wypłacili. No dobrze. Następnie, chyba, proszę, że możemy dostać jakieś pokwitowanie od sędzi. Proszę wejść i widzimy, sędzia znika w temacie. No, chyba nierozsądnym byłoby, skoro tak nie dbają o to, komu płacą, prawda, oddawać mu. Chociaż nie wiadomo, czy nam zaufają. Może takiemu sędziemu, wiecie, on jest wyżej, on tam ma wtyki, to jego by posłuchali. Ja nie wiem, jak długo chcę jeszcze to nieść. Poniesiesz to Rein teraz trochę? Ale czy to nie będzie może tak, że może i tak ściszam głosy, by wiadomości one mają uszy, że sędzia będzie próbował teraz coś dla siebie wykminić, mając dowód? On ma pieniądze, jemu to nie jest potrzebne. Ale nikomu nie ufam. On wydaje się całkiem porządnym człowiekiem, tylko trochę takim zakręconym i zapracowanym. Wydaje chodźmy mi się, że... porozmawiać z doktorem Matiasusem. Może to on coś krąci i skoro wypłacił pieniądze, to... No właśnie, przecież nam to zlecił. Niech się teraz tego wytłumaczy. Tak, ja bym teraz na siłę... Niech się wytłumaczy. Nie szukałbym z nim kontaktu na siłę, tym bardziej, że jego psa zgubiliśmy. Ale znaleźliśmy jego goblina, a on zgubił nasze pieniądze. To znaczy oddał. Martwego. Nie, a sprawa nie wiem, oddał. Dla niego najważniejszą rzeczą byłoby sprawę zamknąć, a sprawa zamknięta została przez kogoś wczorajszej nocy. Więc to chyba... Ale to może jeżeli... Powiemy mu, że ta sprawa jednak nie została wcześniej zamknięta, to może dowiemy się, kto chciał dobrać się do naszej nagrody. Nagroda została odebrana w ratuszu, tak mówił sędzia, a nie u niego. Nie wiemy, czy w ogóle ktoś u niego się zjawił. Rozmawiał. Zapytać zawsze można.
Czyż to nie są moi wspaniali bohaterowie dnia wczorajszego? I widzicie, jak z tłumu wynurza się nie kto inny jak doktor Maltiusus, ubrany w swój czarny smoking i czarny cylinder. Uśmiecha się od ucha do ucha, poprawiając przy tym swoje blond włosy. Zmierza w waszą stronę. No. To żeśmy się spotkali. Jak tam poszukiwania? A, zresztą nie będziemy gadać tutaj po próżnicy. Zapraszam do siebie, do mojego powozu. Tam będziemy mogli się napić szklaneczki brandy, zapalić tytoniu. I wtedy mi wszystko powiecie. Patrzę po bułach. On? Tak, tak. Dostał na pewno zaproszenia, prawda? To chyba po drodze i tak do miasta. Prawda? Bo no, to było przy wejściu. Tak, prawie. No, to z chęcią posłucham, co tam się wydarzyło z moim goblinem. Znaleźliście go? A zresztą nie mówmy o tym tutaj. Temat goblina jest drażliwy tutaj na festynie. Chodźcie za mną. Ja tylko do towarzyszy mówię. I ja z nim nie mam zamiaru gadać. Reinhold, ty się lepiej z takimi podejrzanymi ludźmi dogadujesz. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że mistrzu gry, chciałbym się rozglądać, gdzie on nas prowadzi, bo wygląda podejrzanie. Prowadzi was w stronę swojego cyrku. To jest tak, że pod samymi murami miasta jest wydzielony linką taki niewielki półokrągły plac, a pod samym murem jest zaparkowanych trzy wozy. Jeden wygląda na taki dom na kółkach, pozostałe dwa to są klatki poprzykrywane jakimiś płótnami, prześcieradłami. My się jeszcze nie znamy. Reinhold jestem. Miło mi poznać, doktor Maltiusos, chociaż zostawmy sobie pseudonimy artystyczne na pokaz. Mówcie mi Hans. To jest moje prawdziwe imię. Hans Pfeffer. Dobrze, Hans, w takim razie jak już o artyzmie mowa, to ktoś chyba pokazał nie lada sztukę, gdyż zgłosił się po odbiór nagrody. Gdyż podobno znalazł goblina przygniecionego w magazynie i odebrał zapłatę, nie pokazując żadnego dowodu. Czy jest ci coś o tym wiadome? Chyba, że widzieliście ten dowód, panie Hans. Nie, nic mi nie wiadomo o tym, że mój goblin został znaleziony. No, ale zapraszam do środka. A ja bym chciała zobaczyć, czy on mówi prawdę, że nic mu nie wiadomo o tym, że jego goblin został znaleziony. Rzuć proszę na intuicję plus zero. Jakby co, masz 3 punkty szczęścia jeszcze? Mężczyzna was prowadzi do swojego wozu i otwiera drzwi, zapraszając, żebyście weszli do środka. Wóz to jest taki trochę cygański, kolorowy, w którym mieliście już okazję, nawet nie w tym, ale w podobnym, przebywać kilka tygodni. Służy wam sobie punkt szczęścia. Oczywiście. I jest to? Nie! Niestety jest. Jest sprytna szuja i kurczę gadatliwy. Ciężko go przejrzeć. Mówię prawdę. Wy wchodzicie zaproszeni do środka. Użyłaś wchodząc do środka. Tak, użyłam. Zdajecie sobie sprawę, że wóz doktora jest nawet całkiem przestronny i stylowo urządzony. Widać i czuć tu przepych. Krzesła są obite poduszkami, na posadzce leży miękki dywan, a ściany zdobią obrazy. Wszystko jest też tutaj poukładane i czyste. Doktor zaprasza was do stolika. Obok niego znajduje się niewielki barek z kilkoma napoczętymi butelkami. Po czym mówi: Gruni, podaj proszę gościom i mnie szklannicę. Doktor! Trzeba było znaleźć sobie jedną fachurę. Widzicie, jak z głębi wozu wychodzi krasnolud o czarnej brodzie, ubrany w taki połatany, też taki frak. No i wiecie, jak niesie taką tacę, trochę przygarbiony, ze szklanicami. Stawia na stoliku.
Ja bym się chciał trochę porozglądać po tym powozie, jak do niego wchodzimy. Nie do końca wiem, co mnie interesuje, ale biorąc pod uwagę, że ten człowiek zarabia na dziwactwach, to może tego się tu trochę dopatruje. Jasne, słuchaj, tak jak opisywałem, z zewnątrz tego tak nie wygląda, ale z wewnątrz wóz jest naprawdę przestronny, urządzony z przepychem, z takim gustem, nie jest kiczowaty. Widać tu pieniądz, tak to można to określić. Jest tutaj czysto, jest zadbanie, czysto, na swój sposób tamtych czasów, nazwijmy to nowocześnie. Nie widzisz nic dziwnego, sprośnego, spaczonego, nienormalnego. Hans, doktor, zaprasza was, żebyście usiedli przy stoliku i nalewa brandy do szklanic. Zaproponuję również tytoń. Ktoś z was pali? Proszę się poczęstować. Ja w sumie spróbuję. Jak to się dokładnie pyka? Tutaj, proszę, że widzisz, że wyciąga taką zapalarkę ze sznurka i z krzesiwkiem. I zapala ci niewielkiego skręta. Trzeba się zaciągnąć, ale delikatnie, jak pierwszy raz to... raczej trzeba stopować. No. Czy jest szansa zobaczyć, skąd wchodzi i gdzie wychodzi ten pomocnik krasnolud? On się tu kręci. On się kręci. Po prostu wewnątrz powozu, tak. On gdzieś tam jest taki aneks kuchenny, nazwijmy to. I on teraz tam coś pichci, czy tam zmywa. Czy ja mogę iść do niego i pomóc mu zmywać? I układać, i wycierać naczynia, i wszystko tam ładnie, żeby było równo i czysto. Możesz, ale jak to robisz, wstajesz i podchodzisz, to krasnolud tylko gburnie. Nie rób tego. Ja to zrobię. Ale ja naprawdę ja potrafię pomóc, ja bardzo... Nie potrzebuję pomocy. Ale chyba nie lubisz swojej roboty, co? Nie, ale... No, za coś mi płaci, tak? Muszę pracować, żeby zarabiać. No, w sumie, co racja, to racja. No nie, to jasne, no nie będę cię odbierać przecież twojej zapłaty. To zupełnie nie o to chodziło. Zagaić chciałam, bo ja o krasnoludach mało wiem, ale poznałam takiego ostatnio jednego, takiego pijaka, co się tutaj kręcił. Poznałeś go może? Gotri miał na imię. Gotri. Nie. Gornison? No pijak taki. Nie, nic mi to nie mówi. Porozmawiajcie z szefem, może on wiedzie. No przepraszam, no po prostu myślałam, że wy krasnoludy to się znacie. Bo tak w sumie nie jest bez dużo. Bo wszyscy tacy sami. I każdy każdego zna. Nie. Może jeszcze myśli, że ja tutaj po godzinach szyb kopię sobie. A kopiesz sobie szyb tutaj po godzinach? Nie. A szkoda, dlatego że w kanałach to tutaj dużo ciekawych rzeczy jest. Ale nic, już nie przeszkadzam. Zmywaj, musisz zarobić. Ale jakbyś chciał wykopać, to ja ci powiem, gdzie jest dobre zejście do kanału. Dobra. W tym czasie przy stoliku siedzi czwórka naszych bohaterów i Hans. Hans popija brandy ze szklanicy, zakłada nogę na nogę, rozsiada się wygodnie na swoim krześle. No, opowiadajcie, co się stało. No Hans, myślę, że może najpierw ty nam coś powiesz. Czy wiesz, czy dotarły do ciebie jakieś nowe wiadomości na temat twojego goblina? Jak żeśmy się widzieli wczoraj wieczorem w sądzie i żeśmy się potem rozeszli,
No to nikt się do mnie o nic nie zgłaszał. Na was czekałem z jakimiś informacjami. Gdzie mój goblin? Ja. I gdzie mój pies? Co do goblina mam złe wiadomości. Wykładam. Helmut? Miednicze? Co takiego? No, jeśli spojrzysz, to tutaj jest miejsce na dodatkową nogę. To jest twój goblin. Tak się składa. Był twój goblin. Tak się składa, że znaleźliśmy. Jasna dupa, no. Co prawda, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że go jeszcze kiedykolwiek ujrzę żywego. No ale przynajmniej miałem nadzieję, że odzyskam jego ciało. Miałem w planach go wypchać. Wiecie, bądź co, bądź to była ikona mojego cyrku. Był. No, z taką kostką, co ja zrobię? W większości był zeżarty, jak już go znaleźliśmy. Zeżarty był? No, zeżarty. W kanałach co go zeżarło? Szczury głównie. Jak szczury mogły pożreć goblina? Tak jak każde inne stworzenie. Szczury mogły... Był pan w tutejszych kanałach? Ale tak go do kości obżarły? No tak jak widać. To chyba nie całego, ale głównie w sensie zostały jakieś resztki, ale one nam nie były jako dowód potrzebne. No a miednica z miejscem na trzecią nogę i to goblińska dowodem idealnym się wydaje. Słuchaj Bruno, chciałbym zadać ciebie test charyzmy. Chyba nie ma intencji jako oszustwo. Więc rzuć proszę dla mnie test charyzmy, dla ciebie to będzie minus 10 teraz. I masz przerzut za darmo, ślepy wykupiony, los. Ślepy los. Zwróć proszę dwa razy. Charm minus 10. Ja nie mogę. Mogę to jakoś ustawić minus 10 mody. Nie masz już tej choroby? Mam. No. To jeszcze minus 10? Użyłem Fortune Point, nie powinienem Fortune Point, to był po prostu reroll od Mickey Pitona. Tak? I teraz możesz użyć punktu szczęścia, jeżeli chcesz. Teraz mogę użyć punktu szczęścia. Właściwie to nie mogę, bo... Dla informacji, dla Mickey Pitona Bruno przyszedł z 33 na 99. Tak, ale rzucę, ale po prostu... Rzucę po prostu za ręki ten trzeci. Jasne. Rzut. Dobrze. Czyli warto było. Nie bywała historia. Szczury w Bogenhafen, takie żarte. Kurde, nic dziwnego, że nikt do tych kanałów już nie schodzi. Jak koty takie wielkie. Jeden do mnie nawet zepchnął w to szambo. Nieprzyjemna przygoda. Mówię ci, musisz kopać pod karczmą. Tak jeszcze wychodzę. Wychodzę z tej kuchni i wracam. W sensie to jest takie 2 metry dalej. No to tak głośno mówię, wracając do tego pokoju. A pies poszedł w kanały. Uciekł? Tak. Teraz ty, Helmucie, rzuć też, proszę dla mnie test charyzmy plus 0. Masz 3 punkty szczęścia nadal. Ja tam specjalnie się nie odzywam w ogóle. Od razu bym się... Ach, kurna chata, jak pech, to zawsze idzie w parze. A goblina to psa też poniesie. Znaczy, pan licho z tą Zeldą. Ona i tak była. Nie była tym... No wiecie czym, no to był zwykły piesek, no. A goblin o trzech nogach. To był rarytas. No gdzie ja znajdę drugiego konia, goblina o trzech nogach. Ciężko tak... Jak pan w ogóle to konia kolekcjonuje, jeśli można zapytać? Mam swoje sposoby. Swoje sposoby. Można kupić wiele rzeczy w Imperium. Naprawdę, wiele rzeczy można kupić. Jak ma się dość pieniędzy, można kupić nawet goblina. Kurczę. To... Ciekawe. W takim razie, czy miał pan więcej niż jednego goblina? Sobą? Nie. To mnie właśnie boli najbardziej. Pozostałe, co mam, są... Zwykłe zwierzęta, dotknięte po prostu mutacją. Chociaż nie, no. Mam jeszcze...
tego małego paszczaka. Ale on jest mały i nie wzbudza takich zachwytów wśród ludzi. Co ten goblin? No, a to teraz może jak ten, jak już bycie mutantem legalne, to może ludzie sami by chcieli z panem pracować na zasadzie zatrudnia pan takiego mutanta. On sam chodzi, sam sobie żyje, sam je, dostaje pensję. Wzywać ludzi? No, zmutowanych? No, a jak ma na przykład kopyta i ludzie tego na oczy nie widzieli, nie? To taki w klatce, że na występ to zgrywa totalnego dzikusa, szarpie za kraty. Nie, no teraz to jest nielegalny proceder, no powiesiliby mnie za to, jakbym się znęcał mutantami. No nie znęcać, ale to wie pan, jak jeszcze niech ma łuskę jak smok, a potem nauczyć go ziać ogniem, toż to prawdziwy pokaz i w pełni legalny i humanitarny, bo sam się na to zgodził, bo płacone ma. Poza tym ludzie myślę, żeby płacili za zobaczenie zwykłego goblina. A jakby pan zwykłego goblina złapał, to tak wystawić go na taką noc, co dzisiaj mieliśmy na dwór, to może by mu ta trzecia noga wyrosła. No, ale jak mówimy o goblinie o trzech nogach, to a pan mówi, że taki rzadko on spotykany jest, to może jednak wcale nie taki rzadko, skoro ktoś znalazł tymczasem również goblina w magazynie jeszcze przygniecionego skrzynią. Czyli więcej tych goblinów z trzema nogami się kręci i myślę, że jest pan w stanie znaleźć więcej takich goblinów. Nie, ale to jest wielce niemożliwe. Słuchajcie, żeby widzieliście kiedyś goblina o trzech nogach? No tak, widzieliście właśnie u pana wczoraj. No właśnie, tylko u mnie, tylko ja miałam taki okaz. Ale ktoś jeszcze go widział i go, jego, nie wiem, zmasakrowane ciało oddał straży. Więc może to zmasakrowane ciało mógłby pan sobie wziąć i wypchać. I pan gdzie znaleźliście te kości? W kanałach. A tamten goblin gdzie umarł? W magazynie, tak? No, tak. W magazynie. Jakby pan się dowiedział, kto go oddał, to może... Sztela, poczekaj, bo ja czuję, że to wcale goblin nie jest. I wypychanie cokolwiek tam trafiło, to nie za rozsądny pomysł, żeby się w to od razu wpychać. Urzędnicy też potraktowali sprawę pogardliwie, wydając nagrodę od tak za cokolwiek nie zostało znalezione w tym magazynie. Ja bym się w to nie mieszał na pana miejscu, a my swoich racji i tak musimy dochodzić, żeby nagrodę nam wypłacili. Tam nie wypłacą, skoro tamtemu wypłacili. Dwa razy nie będą płacić. Jeżeli tam znaleźli goblina, to na pewno nie mojego goblina, bo tu mam dowód, że tam leżał mój goblin. A kurwa, już myślałem, że może uda mi się do ratusza i wystawię jakąś petycję, żeby mi ciało oddali, ale nie, no to nie ma sensu. Nie, no to właśnie ma sens, bo jeśli to ktoś znalazł goblina, to będzie pan miał czy swojego, czy innego, ale na pewno wypchanego i zawsze będzie dobrym artefaktem, a my z panem pójdziemy i też się dowiemy, kto to ciało oddał. Tak czy siak, zamierzaliśmy się tam również udać. To przecież niesprawiedliwość i dla nas, i dla pana, bo pan nie ma ciała goblina, a my nie mamy pieniędzy. Może, ale pierw muszę zająć się tutaj sprawami bieżącymi. No, nie mam goblina, nie mam też już psa. I co, z marnymi dwoma okazami mam się pokazywać? Ech, kurde, hata, nic, no trzeba się stąd zbierać z tego miasta chyba. Ja się porobiło. Może pan zawsze otworzyć catering, bo krasnolud dobrze gotuje. Widziałam, że sobie świetnie radzi w kuchni. Tak, ja mówię. A pan jeszcze krasnoluda gosposie, to też dosyć rzadki okaz. Prawda? Ja takie szczęście, że go spotkałam w swojej drodze. No, nie mogę narzekać, jest pracowity. To trzeba oddać tej rasie, że kurna chata, bądź co bądź, ale jak się im powiesz jakieś zdanie, to wypełniają to co do joty. No, może my też jesteśmy po części krasnoludami? W każdym razie to prawda, no nic, idziemy chyba, prawda? Pan ma robotę, my mamy robotę.
Dziękuję, że mogliśmy się spotkać i wyjawić sobie. W sensie, powiedzieliście mi historię, co się wydarzyło z moim goblinem, że go zjadły szczury. A może te szczury powinien złapać? Jak takie żerte wielkie były? Ja bym się na pana miejscu w ten kanał nie zapuszczał. Ja wiem, że Sztela dużo opowiada o tym, jaki to niesamowita wyprawa była, ale życie tam stracić łatwiej niż się wydaje. A skąd się trupy tam biorą, to tylko mi się domyślać, bo nie jedną czaszkę żeśmy nie, po drodze mieli. Nie, ja sam nie pójdę. Wynajmę kogoś, jakiś, nie wiem, szczurołapów, czy kogo tam. Ktoś na pewno za dobrą opłatą zejdzie tam i mi złapie kilka szczurów. No to takie... Wielkie są? Kota takie... wielkości, może małego psa. Krokodyle? Może teraz szczur z jednym okiem. W każdym razie, powodzenia. Z dwoma ogonami to by było coś. No nic, w takim bądź razie dziękuję za miło spędzony czas i życzę dobrego dnia. Wzajemnie. Dziękuję. Do widzenia. Zobaczenia. Wychodzicie jak? Na zewnątrz. Co się stało z kością? Została? Zebrałem. Zebrałeś. Jak wychodzimy na zewnątrz, to Bruno robi takie: nie możemy wysyłać wszystkich do tego kanału. I jeśli to, że ludzie tam umierają, sprawia, że pojawiają się demony, albo w odwrotną stronę, to będziemy odpowiedzialni za więcej śmierci, niż sobie wyobrażamy. Stella, czy ty masz jakąś fioletową rękę wytatuowaną? Przyglądam. Czy chciałaś ich zabić? Nie wiem w ogóle, o co ci chodzi. Jeśli ktoś więcej tam będzie mógł zejść i będzie uzbrojony, to będziemy mieli większe szanse, jeśli cokolwiek tam złego się dzieje. Myślisz, że co, że my zejdziemy, to będziemy mieli większe szanse niż, nie wiem, więcej grup? Krasnoludem. Mniejsza o to. A druga rzecz jest taka, rozglądam się na lewo i na prawo. Nie sądzicie, że ta historia z tym przygniecionym skrzynią goblinem brzmi dziwnie znajomo? Ja mam wrażenie, że ktoś w skrzyni zgniłego oplutka znalazł. O, cholipka. I mówienie komuś, żeby wypchał cokolwiek tam znaleźli, to była najgłupsza rzecz, jaką usłyszałem dzisiaj. Dlaczego od razu to sobie pomyślałeś? No co ty, Bruno? No co ty, jak to się mogło stać, że on tutaj te skrzynia, bo to co ty? Magazyn był. Ojejku, to dużo jest magazynów. Ja rozumiem, że masz wyrzuty sumienia, bo wszyscy mamy wyrzuty sumienia, ale nie możemy o każdej skrzyni myśleć. W ilu magazynach, Sztela, znajdujesz dziwnie niską, zdeformowaną postać? Trzeba było zapytać, czy ma jedno oko. Ej, no ale miał mi trzy nogi. Myślę, że po prostu ilością nóg się nikt nie przejął. Nie no, ja tam oplutkowi przecież tam... oko wyrwałem. Tak. Idziemy, chodźcie już. Rozumiem, że gryzą nas wyrzuty sumienia, ale to naprawdę, to po prostu ktoś... Ktoś tu coś ściemnił. Podobajcie dalej, słuchajcie. Na ten moment... Ratusz czy... Bruno, powinniśmy się pozbyć. Biblioteka. Rafa się kompiluje? Co z pozbyciem się tego sztyletu i tego, tej tacy? Gdzie ty w ogóle to trzymasz? W kieszeni mam. W sensie w plecaku mam sztylet. Może udajmy się do świątyni Wereny po prostu. W sensie... Może... Więcej informacji na temat tego ostrza, tego kręgu. Może będziemy w stanie też kogoś poinformować o tym ciele, które tam to chyba nie było w ogóle jedyne ciało. Nie ma w mieście żadnego, nie wiem, miejsca, kolegium, gdzieś, gdzie czarodzieje się zbierają, żebyś... Nie ma, Reinhold. Poza tym ja jestem czarodziejem. Ja wiem, że możesz mi nie wierzyć, ale... Nie, Bruno, nie chodzi o to, czy nie wierzę, tylko... Może są czarodzieje po prostu z jakimś większym doświadczeniem odnośnie demonów. Mogliby po prostu powiedzieć coś więcej.
To nie są w kręgu moich znajomych z kolegium. A no, jeśli chodzi o ludzi, którzy legalnie posiedli taką wiedzę, to byliby pewnie czarodzieje z kolegium światła. Ewentualnie byliby to łowcy czarownic. A nie wiem, czy znajdziemy jakąś jednostkę w Bogenhafen. Poza tym nie przepadam za nimi tak z logicznych powodów. Co... A to bezpieczne jest, żebyś te takie rzeczy nosił i im pokazywał? Oni ci uwierzą? Ja nie wiem, jak za bardzo to działa z czarodziejami, ale... Świątynia Wereny ponad wszystko prawdę sobie ceni, a kapłan z takiej świątyni prawdę wydobędzie z ciebie nawet choćbyś tego nie chciał, więc główne założenie jest takie, że jeśli nic nie chcesz ukryć i prawdę powiedzieć, to najlepsze miejsce, do którego możemy się udać. To chyba kupcy ich nie lubią. Tacy, co coś za uszami mają na pewno. No to każdy kupiec. Każdy ceny, kurde, podbija i kombinuje, jak to więcej ugrać. No nic, może masz rację, chodźmy do tej świątyni, jak tak mówisz. Może się... Nie wiem, czy chcemy się rozdzielać. Może byście poszli do ratusza z tym załatwić. Od razu zgłosić lokację miejscówki, którą znaleźliśmy, a my będziemy kopali w książkach. To jest tak, że ratusz znajduje się w centrum miasta na Dry X Platz, gdzie jest skupiona cała administracja miasta. Idąc tamtą stronę, będziecie mijali również Gotenplatz. Plac, wokół którego wzniesione są wszelkie świątynie w tym mieście. Więc idąc w stronę ratusza, po drodze jest świątynia Wereny. Ale to wam zostawiam, co chcecie robić. Aczkolwiek, Werena, jako ja, z gry, nie chciałbym, żebyście się rozdzielali. Okej. Moja myśl i prawdopodobnie Sztyrka była tak sama, że grzebanie w książkach jest po prostu czasochłonnym eventem, w którym nie bierze się bardzo aktywnie czasu i jak my będziemy na takim stand-by'u, to oni mogą zrobić dużo rzeczy. Rozumiem, o co chodzi, ale zobaczmy, co się wydarzy w świątyni Wereny. Okej. Pamiętajcie, że jak się rozdzielicie, to was demon, który mnie goni zje, więc... Łe. Zatem, gdzie się udajecie? Do świątyni Wereny? To jest wasz kolejny krok. No, jak jest po drodze, to tak, najwyżej ich tam zostawimy. Tak jest. Dobrze, zatem wracacie z powrotem do miasta. Mijacie gospodę, koniec podróży, gdzie spędziliście noc i wzdłuż zatłuczonej ulicy docieracie do Gotenplatz, wielkiego, okrągłego placu, wokół którego wzniesione są wszelkie świątynie poświęcone bogom Imperium. Oczywiście największa i najbardziej dominująca jest wielka świątynia Sigmara. I to właśnie tutaj zebrał się też niemały tłum ludzi. Ludzie zebrali się pod zamkniętymi drzwiami i wykrzykują różne słowa, w tym też obelgi. Niektórzy wręcz rzucają pytania, co to ma znaczyć, że mutanci... Że mutanci nie są niczym złym. O co w tym chodzi? Ludzie domagają się odpowiedzi, że nowe prawo Imperium podburza w pewnego rodzaju dotychczasowe pojmowanie, czym jest chaos. Wszakże mutacja wywodzi się z chaosu. A skoro mutanci nie są źli, to o co w tym wszystkim chodzi? Jednak wśród tego gwaru i rzucanych pytań nie pojawiają się żadne odpowiedzi. A drzwi do świątyni Sigmara zostają zamknięte. Wy odwracacie się w stronę świątyni Wereny. Owa zbudowana jest w klasycznym stylu i wydaje się być na stosunkowo nową.
W szarym budynku ozdobionym tuzinami sowogłowich gargulców mieści się największa biblioteka w księstwie Sofentime. Większość werańskich bibliotek na świecie znajduje się w osobnych gmachach, czasem połączonych z główną świątynią, ale w Bogenhafen to biblioteka jest świątynią. Nabożeństwa tutaj odbywają się między regałami z książkami i zgodnie z przekonaniem, że życie wiernych staje się bogatsze przez samo przebywanie w otoczeniu wiedzy. I tak właśnie przechodzicie przez potężne drewniane drzwi i wstępujecie do świątyni Wereny, czy też samej biblioteki, gdyż już tutaj sama główna sala przedzielona jest rzędami regałów z książkami. Nie ma żadnych ław, żadnych naw czy ołtarzy. Są tylko książki. I swego rodzaju cisza, gdzieniegdzie zakłócana szeptami, czy też takimi posuwistymi, powolnymi krokami ludzi, którzy też się znajdują w środku. Czy Werena należy do tego nowszego sigmaryckiego panteonu, czy wywodzi się z tych bardziej... Ze starych bogów. Starych bogów. No to... To my ich lubimy. To my ich lubimy. Indeed. Rozglądam się trochę za miejscem, gdzie można zostawić datek na świątynię lub za jakimś kapłanem. No bo przy wejściu zazwyczaj jest jakieś miejsce, gdzie można rzucić monetę bądź dwie. Tak, znajduje się taki miejsce na datki. Taka miska, nazwijmy to miska. Taki koszyczek. Więc ze swojej kieszonki wyciągnę jednego shillinga, nie z drużynowej, i wrzucę do tej miseczki, czy jakkolwiek ją nazwać. I rozejrzę się za kimś, kto sprawuje pieczę nad tym przybytkiem. Tak, rozglądasz się i przemierzając wzdłuż, nazwijmy to, głównej alei, zaglądasz te drobniejsze alejki między regałami książek i widzisz kobietę w podeszłym wieku, o już starszych, siwych włosach, lekko przygarbiona, lecz idzie o własnych siłach, powolnym krokiem, właśnie w waszą stronę. Ubrana jest w błękitne szaty, a jej poły szatów, jak się łączą ze sobą, to tworzą wzór takiej srebrnej sowy. Podchodzi do was, wita się, przedstawia się jako kapłanka, matka Greta Harbokka. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. I jestem Bruno. Jestem wędrownym czarodziejem bursztynu. Miło mi poznać zatem. Czego szukacie w świątyni Wereny, w świątyni wiedzy? Poszukujemy dokładnie tego, prawdy i wiedzy. Trochę oczywiście martwi nas wiele rzeczy, które spotkaliśmy i zobaczyliśmy w Bogenhafen i nie do końca wiemy, gdzie i do kogo można się w takich sprawach zwrócić. No, to trafiliście w idealne miejsce i spotkaliście idealną osobę. Mieszkam tutaj całe życie, a wy, jak rozumiem, jesteście tutaj obcy i nie wiecie nic o tym mieście, zwyczajach, jego ludziach. Tak się składa, że z całą pewnością można tak powiedzieć, że ja wiem wszystko o tym mieście i żadna plotka czy też informacja nie umknie moich uszu. Zatem jakiej wiedzy poszukujecie? Dosyć specyficznej i ścisłej. W związku z pewnymi wydarzeniami wczorajszego wieczoru jeden z wystawców, jeśli można tak to nazwać, na wczorajszym Schaffenfeście zgubił trójnogiego goblina. To cyrkowa trupa, można by powiedzieć. A jako, że trafił on w tereny miejskie, to my zostaliśmy wytypowani, by go odnaleźć. Ruszyliśmy. Słyszałem o tym, w sensie o tym, że goblin przedarł się do miasta wczorajszego wieczoru.
udaliśmy się, więc... Ale słyszałem też, że został odnaleziony. No, martwy. Tylko obawiamy się, że to, co zostało odnalezione, to nie był prawdziwy goblin. W sensie, mamy dowód tego, że trójnogiego goblina znaleźliśmy my, aczkolwiek to już totalnie inna bajka. Ktoś podał fałszywe informacje i odebrał za nas nagrodę. Ale niefortunne. To nie o to przyszliśmy wypytywać. Martwi nas stan kanałów, bo to tam trop stworzenia nas zaprowadził. A mianowicie znalazłem tam kręgi wyglądające na działania jakiegoś demonologa, a także spotkaliśmy trzy istoty wyglądające na demoniczne, których pozbyliśmy się, lecz ich jestestwo wydawało się być splątane bezpośrednio z kanałami pod Bogenhafen. Był tam też trup rozerwany z wyrwanym sercem. Interesują mnie napisy, które były na kręgu. Helmucie, spisywałeś na moją prośbę, z tego co pamiętam, i krąg zrysowałeś i spisałeś napis. Przypomnisz, co tam bardzo było? Niepokojące historie opowiadacie. Demon w kanałach miejskich? Jesteście pewni, że wam się nie przywidziało? To prawda, że kanały nie były odwiedzane i nie były konserwowane od wielu, wielu lat, więc tam mogło zaląknąć się wiele roślinności, grzybów. Zdejmuję plecak z pleców, jak ona opowiada, tak trochę nie zwracając uwagi na to, że... Z tego rodzaju mogliście paść... Wyciągam zawiniątko i odsłaniam sztylet. To wygląda na rytualne narzędzie, które żeśmy na miejscu znaleźli. Powinno być odpowiednim dowodem na to, że w kanałach bądź co bądź dzieją się niepokojące rzeczy. Ciało krasnoluda powinno nadal się tam znajdować i krąg za metalowymi zamkniętymi drzwiami też, gdyż nie do końca wiem, jak go zniszczyć i czy deaktywował się po zabiciu demonów. Bardzo niebezpieczną wiedzę mi przekazujesz. A co było napisane? Helmucie, przekazuję. Byliśmy w stanie to rozczytać? Tak, Helmut był w języku klasycznym i ja go prosiłem o zapisanie, bo ja nie brałem rzeczy do pisania, a on miał. Więc on to spisał, z tego co pamiętam. Tak. Dobrze, Helmut, zatem wypowiadasz słowa Ordo Septenarius. I kobieta, tak jak była zmartwiona waszymi opowieściami o demonach, tak teraz widzicie, całkowicie się rozróżnia, rozpręża i nawet pojawia się drobny taki uśmieszek na jej twarzy. A, słyszałam o nich. Jest to swego rodzaju stowarzyszenie, czy też lepsze określenie będzie fundacja wewnątrz gildii kupców. Ponoć tajne. Nie wszyscy o nim wiedzą, tak naprawdę niewiele osób w tym mieście pewnie wie, że takowa grupa istnieje. Sama nazwa sugeruje w jakiś sposób, że cała organizacja kręci się wokół liczby 7. Septenarius to właśnie znaczy poniekąd liczba 7. Wiem również, że oni się Ordo Septenarius przekazuje liczne darowizny na rzecz miasta, chociażby na świątynię Bogenera czy na świątynię Shalii. To nawet oni fundują posiłki dla ubogich i bezdomnych w przytułku Shalii w Jamie. No, mówi się, lękaj się najbardziej wilka w owczej skórze, a często zdarza się tak, że czyny ludzkie dobre są tylko na pokaz. Obcowanie z demonem nie wskazuje na żadną dobrą wolę z ich strony. Chyba, że
ktoś ich próbował wyrobić, wypisując nazwę ich organizacji na kręgu. Ale jeśli... Być może, ale jest to... Lub jest niepokojące. Wszakże z tą nazwą pierwszy raz spotkałem się przeszło 2 lata temu. No i jesteście pierwsimi, którzy w jakikolwiek sposób źle wyrażają się o tej fundacji. Nie chciałbym mówić, że źle się wyrażamy. To dla nas pewien zbieg okoliczności. A może wie pani, czemu w ogóle kanały zamknięto? Tak, naturalnie. Nie było potrzeby już tam schodzić. Ludzie srać przestali, rozumiem. Nie. Sam Korpus Strażników Kanałów został rozwiązany chyba niecałe 100 lat temu. No i od tej pory nikt tam już nie schodził. I nie zdarza się, że się coś zapcha albo coś innego wydarzy? Nie słyszałem nigdy. Ciężko, żebyś zapchał, wszakże część nurtu rzeki Bogen wpuszczana jest właśnie w kanały i to sam nurt pcha wszystko do przodu. Rozumiem. Mam wrażenie, że to odnalezienie goblina takie było dosyć dla kogoś wygodne, by zaniechać poszukiwań w kanałach, by coś na jaw nie wyszło, a może nawet to, co my żeśmy znaleźli. Dlatego ktoś w ratuszu też oko przymknął na fakt, że ten odnaleziony goblin to wcale 3 nóg nie miał. Być może tak jest. Zdaje się, że go odnaleziono wczoraj. To jest magazyn numer 4 na Onstendam. Można się temu też przyjrzeć. Oczywiście zgłębię też wszystko to, co mi teraz opowiedziałeś, czarodzieju. Tak też zapytam, czy ten sztylet mógłbyś mi przekazać? Mogłoby to pomóc w śledztwie, jeżeli faktycznie Fundacja Ordo Septenarius macza palce czarnej magii. Ja to wszystko słuchałam i kopię Rejna w łydkę. Wolałbym osobiście nie mieć do czynienia z przedmiotami, które sprawiają wrażenie choćby rytualnych. Gdyby ktoś mnie z tym zatrzymał, mógłbym mieć problemy wytłumaczyć się, wszak... Chociaż naprawdę ciężko jest mi w to uwierzyć. Na pewno widzieliście demona, może to była jakaś inna wielka kreatura. Może z tego cyrku coś więcej uciekło niż to goblin. Chciałbym się jeszcze szybko przyjrzeć mocno temu sztyletowi, czy on ma jakieś, zanim go oddam, to w trakcie tej rozmowy chciałbym poszukać rycin, inicjałów, podpisu, sygnowania, kto mógł go wykuć, czegokolwiek takiego, co mogłoby znajdować się na tym sztylecie. Ewentualnie czasami niestety, sztylety... Słuchaj, nie jest podpisany i o ile go nie wyczyściłeś, to dalej jest umurzany we krwi. Ja go owinąłem w szmatę, więc mogę tą szmatą go przetrzeć. Czasami też jest tak, że rękojeść od sztyletu jest otwierana albo coś bywa chowane. No nie wiem. Rękojeści jest szlachetny kamień. Mhm. Ale majsterkujesz, próbowałeś też wcześniej. No nie, zwykły sztylet fanaberyjny. No taki, wiesz, wypisz, wymaluj, rytualny sztylet. Okej. I nie ma nic na ostrzu, nawet jak je wytarłem. W takim razie oddaję go kobiecie. Droga pani, ja chciałbym tylko serdecznie zaznaczyć, że przekazując jakby ten sztylet, jesteśmy tylko posłańcami tego, co widzieliśmy w kanałach. Nie mamy nic wspólnego z tym, co tam się działo. Gdyby nie to, że jakby sprawa goblina nas zaprowadziła do kanałów, to wcale byśmy w nich nie wylądowali. Także miejcie proszę na uwadze to, że jesteśmy tylko świadkami i posłańcami tego, co widzieliśmy.
papierek? Robimy, napiszemy papierek o przekazaniu takiej rzeczy? Ludzie lubią papierki, nie? Jak chcecie. Ja mam pewne zaufanie do przedstawicieli Wereny. To znaczy, nie wiem, czy się dobrze rozumiemy. Chcecie pokwitowanie, że oddaliście mi być nie, może... Nie, nie, chcemy. Nie, nie, nie. Ja też... Może pokwitowanie, może niekoniecznie, natomiast to by pani weźmie. Tak, chcielibyśmy, żeby gdzieś było jasne, jakby jaka jest rola nasza w tej całej sytuacji. Tylko posłańców. Dobrze, to zapamiętam. Wyście szukali tego goblina, a znaleźliście... Co do demona, tak, jesteśmy pewni. Byt demoniczny raczej nie jesteśmy w stanie pomylić z wielkimi szczurami. Znaczy się, ja jestem w pewien sposób zaniepokojony. To też demon jako istota eteryczna nie powinna się tak utrzymywać w tamtym miejscu. I to zaklęcie, które tam ciąży, wydaje mi się dużo większe i bardziej skomplikowane niż opiewające na jeden krąg. Choć mylić się mogę. Chciałbym to w jakiś sposób móc zbadać bądź zapytać kogoś, kto wiedzę o walce z demonologią posiada. Jeśli w mieście są przykładem jakimś, albo łowcy czarownic, albo łowcy demonów, albo ktokolwiek z wiedzą taką, choć może odpowiednia wiedza znajduje się też tu w domu Wereny, by zidentyfikować to zło, byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyż jako czarodziej nie mogę pozostawić tego w ten sposób. Rozumiem to i znam każdą księgę leżącą w tej świątyni. Czytałam każdą stronicę, jaka tu się znajduje i obawiam się, że nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na to, jak walczyć z demonami. Coś urwało? Co do samego czarodzieja, z tego co się orientuję, to w mieście żaden nie mieszka, chyba że przybył na Schaffenfest. Ale nic mi o tym nie wiadomo. Dobrze. Jeżeli to wszystko, to... Rozumiem, że spisu członków gildii kupieckiej tutaj nie znajdziemy. Na temat kilku rodów, ale rzeczywiście, poczekajcie chwileczkę. Mam takie trochę pytanie do gry, ale tak poza postacią, bo ja tego do końca nie wiem. Zawsze przedstawiciele Wereny wydawali mi się mocno powiązani z egzekwowaniem też prawa w pewien sposób. Czy przekazanie jej na przykład informacji z cyklu Halko, tu i tu znajduje się krąg z demonem, fajnie by było, jakby ktoś przypilnował, żeby tam nie dopuszczać ludzi, ma jakiś wpływ, czy powinniśmy poinformować... Kogo o czymś takim poinformować? Ona wydaje mi się odpowiednia, ale powiedz mi, czy się mylę, czy nie. Oni są chyba bardziej jak sędziowie, niż jak strażnicy. Albo raczej detektywi trochę w ten sposób. No tak, ale w momencie, kiedy jako detektywi odnajdują mi cokolwiek, dostają jakąś informację, są pewnie zobligowani gdzieś pociągnąć dalej. W sensie mają wejście. Przynajmniej tak mi się wydaje. To zależy. Bo to oni kolekcjonują wiedzę. Jeżeli to jest coś, co mogą sami przytulić, to sami przytulą. Jeżeli jest to coś więcej, to jak najbardziej powiadomią też stosowne siły, środki, ludzi, łowców, czarodziei, straż miejską, na pewno. Okej, okay, ale pytałem ją też o łowców i też mi nic nie odpowiedziała w tym temacie, więc... A może ja przeoczyłem. To mogę też powiedzieć, że jak czarodziejów nie ma, to łowców też nie ma. Okej. Okay. Przynajmniej nic o tym nie wie, żeby byli obecni. I kobieta na chwilę znika, po czym wraca z dosyć cienką książką.
Tutaj są wypisane cztery największe głowy rody kupieckie w mieście. Przekazuję książkę. Przejrzeć. Szukam inicjałów. Daj mi momencik, zaraz ci poczytam coś. Rodziny. W mieście Bogenhafen istnieją cztery najznamienitsze rody kupieckie. Jest to ród Teugen, Steinhager, Rugbroder i Hagen. I każda z tych rodzin handluje czym innym. Teugenowie są jednym z najstarszych rodów Bogenhafen. Są wręcz praktycznie szlachtą wśród mieszczan. Nigdy nie mieli żadnych tytułów, jednak utrzymują przyjazne relacje z możnymi domami w całym Ryklandzie. Posiadają własne nabrzeże po obu stronach rzeki, jak również wiele magazynów wzdłuż Onstendam i Westendam. Utrzymują również biuro przy niewielkim placu za siedzibą gildii kupców. Dowiaduje się też, że majątek rodziny ostatnio upadł mocno w ciągu ostatnich 20 lat. Jednak Teugenowie odbili się od dna, gdy Johannes Teugen powrócił do miasta i stał się nową głową rodu. A czym oni się zajmują? Handlują... Mają rzekę w każdym razie. No, tak, ale co nią przewożą? Wzdłuż i wszerz z całym imperium głównie utrzymują kontakty z Nuln, co daje im dobre dochody. Tak, to jest głównie nawiązują tą relację Bogenhafen-Nuln. Potem jest rodzina Steinhagerów. I oni utrzymują się dzięki kontraktom z krasnoludami i kopalniami. Oni handlują metalem, ołowiem i temu podobnymi wyrobami. Obecną głową rodu jest Franz Steinhager, którego wspomaga jego brat Heinrich. Posiadają również własne nabrzeże i kilkanaście magazynów, jak również własne biuro obok siedziby rodu Teugenów, za budynkiem gildii kupców. Potem jest rodzina Rugbroderów, zajmujących się głównie handlem zbożem i innymi produktami farmerskimi. Głową rodu jest Hieronymus Rugbroder. I ród również ma bliskie kontakty z cechem woźniców. I to oni dominują głównie na traktach, jeżeli chodzi o handel. I ostatnia z rodzinów, rodzina Hagen. Oni przybyli stąd z jałowej krainy, z Marienburga. Zajmują się sprzedażą towarów luksusowych. Obecnie głową rodu jest Jochen Hagen. I oni głównie handlują rzeką i wysyłają swoje towary do Marienburga. Posiadają również największą flotę rzecznych barek. To jest podstawowe informacje na temat czterech największych rodów kupieckich. Jakby można powiedzieć, to oni trzymają handel w swoich łapach. Są też pomniejsi kupcy, no ale wiadomo, oni się aż tak bardzo nie liczą. Czy wiemy, którzy kupcy należą do tego jakiegoś stowarzyszenia? Nie. Tak. W sensie to nie jest nigdzie zapisane. Tak. Znaczy to nie jest zapisane, tak. Ale Helmut wie. Ale my już wiemy. Ale wy już wiecie, ha? Możesz też się dowiedzieć, że przywódcą gildii kupieckiej jest Friedrich
Magirius, mistrz gildii kupieckiej. To wszystko? Czy chcecie dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej? Chcecie przejść się wzdłuż regałów naszej świątyni? Może znajdziecie coś, co rzuci więcej światła na wasz problem. Ja tylko widzę, że... To, co mi opowiedzieliście do tej pory, wymaga dosyć chyba nagłej interwencji z mojej strony. Proszę, ja bym tu chętnie spędził pół życia, ale sprawy na głowę. Ja też, bo widzę, że macie krzywo poukładane te książki i w ogóle są niekolorami i grzbiety powinny być zupełnie inaczej, bo to wszystko jest nierówno. I poza tym mało tutaj u was ktoś odkurza. Powinniście zatrudnić kogoś, kto będzie to robił lepiej, bo jak książki się pokryją kurzem, to te literki będą takie mało wyraźne. Chociaż ja nie umiem czytać, ale chyba dla was to ma jakieś znaczenie. Muszę cię w końcu nauczyć czytać. Weź rzuć, słuchaj, Helmut, dla mnie test percepcji wykonaj. Plus 20. Tak, bylibyśmy... Tak. Bylibyśmy całkiem wdzięczni, gdyby ktoś zareagował na to, co się dzieje. Albo chociaż... Udałoby się... No nie. Dopilnować, by nikt się tam przypadkiem nie znalazł. No z tego, co wiem, do kanałów i tak nikt nie schodzi, więc... O, to nie będzie trudne. Trudno. Dobrze, to ja was tutaj zostawię. Abyście znaleźli odpowiedzi na pytania, których szukacie. Dziękujemy. I starsza kobieta odchodzi, niknąc gdzieś między regałami z książkami. Mam wrażenie, że coś mi umknęło. Ale na pewno nie imię i nazwisko. Po inicjałach. FS. O, to na chusteczce. Ale ty, bracie, jesteś kurczę mądry. Ja za to policzyłam, że jest 34 regały i 46 rzędów, to jest razem 1564 książki. Ale to tylko po tej prawej stronie. Żeby nie było, że ja nic tutaj nie robiłam zupełnie. Tak, słuchajcie, co robicie dalej? Czy chcecie tutaj jeszcze przejść wzdłuż tych ksiąg, czy... Słuchaj, to by była dobra informacja dla tej... dla pani... Czy inicjały FS to było ktoś od Steinhager? Tak jest, to jest Steinhager, no. Franz Steinhager, tylko że tak rzucone to było tak naprawdę... Tak się teraz zastanawiam, jakby... Bardziej jakby ktoś chciał ich wyrobić. Brudno, czy są tu jeszcze jakieś księgi, które jakoś ci się mogą przydać? Powiem ci, Reinhold, posiadanie, obrót i w ogóle księgi o magii są dosyć restrykcyjnie pilnowane przez ich właścicieli. No i też odpowiednie służby, by nie dostały się do ogólnego obrotu. Więc w miejscach, gdzie to jest ogólnodostępna biblioteka, raczej nie znajdę więcej informacji na temat demonologii. Mamy to wrócić, prawda? Nie wiem. Zastanawiam się tylko tak, taki przez chwilę miałem pomysł. Czy ktoś może nie próbuje odtworzyć jakichś wydarzeń z przeszłości? Myślałem, żeby zajrzeć do jakiejś kroniki i coś takiego. Nie wiem. Wiem jedno. Wydaje się, że sytuacja z goblinem jakoś jest powiązana z naszą... W sensie z tymi demonami. Interesuje mnie coś, o czym wspomniała
ta kobieta, że tego drugiego goblina znaleziono w magazynie numer 4. Moglibyśmy się tam udać, rozpytać. Musimy też zapytać, do kogo należy ten magazyn. No to możemy zapytać też na miejscu pracowników. Czy... widzimy jeszcze tutaj kogoś w świątyni, czy tylko ją widzieliśmy? Jest kilka osób przemykających. Tak napomykając kogoś i pytając o panią Harbokę, to się to nikt się nie dziwi, każdy i wszyscy ją znają. Tak, jest to znana osoba w mieście. Jasne. To co? Magazyn? Przepraszam. Ja się chyba tak. Tylko martwię, Bruno, jak już wychodzimy z tej świątyni, tak nie chciałabym tego mówić w świątyni, bo ja tutaj nie wiem, to jest jakaś kapłanie, jakaś magia, może te książki coś słuchają. To ja wiem. Nie wiadomo. Słowu pisanemu nie należy ufać. Bo ona tak się trochę uspokoiła, jak powiedziałeś o tym, że w miejscu, w którym były składane ofiary i jakieś dziwne były znaki narysowane, że to miejsce było podpisane właśnie tym Ordo Septinarius. I ona się wtedy uspokoiła. To co, to znaczy, że jeśli złe rzeczy robi ktoś, kogo znasz, to znaczy, że to są dobre rzeczy? Mnie się to troszeczkę nie podoba. Wydaje mi się, że po prostu zbagatelizowała troszeczkę nasze słowa. A może chciała... Nie wiem. Ludzie to przewrotne stworzenia. Myślisz, że dobre jest to, że... Rozumiem, że nie chcieliśmy tego ze sobą i ja tak naprawdę zupełnie nie wiem, co moglibyśmy z tym zrobić, ale myślisz, że dobre, że oddałeś ten sztylet? A jak teraz ktoś się do niej zgłosi i sobie ten sztylet weźmie, żeby dokończyć cały rytuał? Nie wiem, Sztela, to nie był magiczny przedmiot. Mam wrażenie, że te wszystkie super takie eleganckie sztylety rytualne to są tylko po to, żeby ci ludzie wydawali się bardziej podejrzani, bo ostatecznie tak samo wykroisz serce z ofiary zwykłym nożem, a rytualnym sztyletem. Ale z jakiegoś powodu był ważny, po to te wszystkie rzeczy są, takie znaki, takie rzeczy, co się robi. Tak jak z gotowaniem czy z pieczeniem, muszą być odpowiednie składniki. I może jajko nie będzie wtedy jakieś magiczne, ale jeśli będzie za małe, to wtedy, to nie wiem, przepis nie wyjdzie. Zgadzam się. Czasami w rytuałach jest tak, że potrzebne jest spełnienie bardzo konkretnego warunku. Może... To musi być na przykład bardzo drogi sztylet. Może. Nie interesuje mnie jego wartość. Nie chciałbym być znaleziony z tak podejrzanym przedmiotem. Jeśli patrzymy na coś i stwierdzamy, hej, to wygląda jak rytualny przedmiot, wolałbym jako czarodziej nie zostać znaleziony z zakrwawionym rytualnym sztyletem. Ja tylko mam nadzieję, że nie znajdziemy tego sztyletu po raz kolejny w kolejnym miejscu, w którym robi się kolejny rytuał. Jeśli to są bogaci ludzie, to czy zabierzemy im ten sztylet, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Mają pewnie takich więcej, albo znajdą, czy kupią kolejny. A co do tego, że ta kobieta się uspokoiła, ludzie są przewrotni. Inaczej spojrzymy na to, jak ktoś nam powie, że zrobił coś w samoobronie i jest to nasza bliska osoba. Jesteśmy zadowoleni, że się obroniła. A w drugą stronę, jeśli to nasza bliska osoba padnie ofiarą takiej samoobrony, to będziemy i tak rozgoryczeni. Więc człowiek nie potrafi rozsądnie patrzeć na rzeczy. Nawet taka stara kapłanka może stwierdzić, skoro to związane z kimś dobrym, to może te dzieciaki się mylą.
Ja po prostu, Bruno, nie wiem za bardzo, komu tutaj ufać, bo... No dobra, ufam wam, ale tej babeczki to my nie znamy. A cały ci wszyscy tutaj, ci kupcowie, kupcy, kurde, ci, co należą do organizacji, oni wszystkich opłacają. To co jej szkodzi? Brać od nich również pieniądze i potem, nie wiem, do nich przynależeć? To, że ktoś jest kapłanką Wereny, to myślisz, że to coś znaczy? Nie wiem. Czy to naprawdę coś znaczy, że oni składają jakieś takie śluby i w ogóle, że ich Werena pokaże, że im ręce uschną i odpadną, jak będą mówić nieprawdę? A czy kapłani Sigmara tak mają? No, no nie mają. Człowiek decyduje... Ale jak drugi kapłan Sigmara o tym usłyszy, to temu pierwszemu oddrąbie głowę i wtedy będzie sprawiedliwość. No to z kapłanami Wereny jest podobnie, tylko każdego przekupi co innego. Kapłana Wereny, jeśli przekupić byś chciała, to próbowałbym wiedzą, której jeszcze nie posiadł. Może dlatego kulty bywają dla nich. A zresztą, nie mi oceniać. Komuś Sztela musimy zaufać. Zaufaliśmy tak samo pani zielarce, powierzając jej pieska, pijąc losowo. No właśnie, to jest coś zupełnie innego, ponieważ ona wzięła pieska. To od razu wiadomo, że można jej ufać, bo kocha zwierzęta. No nie wiem. To dla mnie dosyć Kapłanki, czy kocha zwierzęta? To było dla mnie dosyć podejrzane, że po tym, jak chcieliśmy ją otruć, to zaufała nam bez mrugnięcia. Ale powiedziała, że wcale nic się nie stało, więc... Co, no właśnie, powiedziała, że nic się nie stało. To tym bardziej podejrzane. No, mniejsza o to, nie kłóćmy się, ufam wam. A propos zielarki, to już jest chyba czas, żebyście się drugi raz nacierali, to jest raz. W ogóle dzisiaj, jaki mamy czas, panie mistrzu gry? Chcesz o datę czy o godzinę? O godzinę. Jest jeszcze przed południem. Nice. Dzisiaj śpimy chyba z powrotem na barce, nie? Warto by było sprawdzić, co u Josepha. Nie wiem, czy teraz, czy wieczorem. I czy do niego dotarła ta dziewczynka. Ciężko będzie Josepha znaleźć w tym całym harmidrze przed wieczorem. Pamiętajmy, że wino sprzedaje. Ja bym się udał do tego magazynu. Może sprawdźmy, czy barka stoi. No to barka będzie tam stała i wieczorem też, nie wiem, czy też będzie stała. Czarne szczupaki, czy jak oni mieli? Jeśli barka już nie stoi, to nic na to nie poradzimy w tym momencie. Czy nie będzie stała... Ale będziemy wiedzieli, czy mamy szukać noclegu gdzie indziej. Znajdziemy nocleg bez problemu w jakiejś izbie. Dobrze, słuchajcie. Zatem następnym punktem na planie miasta jest magazyn numer 4. I kiedy wychodzicie ze świątyni Wereny, to ty, Bruno, nad wejściem od tej strony, od wnętrza, jest usytuowana rzeźba sowy z rozpartartymi skrzydłami. Jest lekko pochylona ku dołowi, także jej wzrok jest skierowany na wszystkich, którzy tutaj wchodzą, bądź też wychodzą. Kiedy ty wychodzisz, masz dziwne przeczucie, że owa rzeźba przenikliwie wręcz patruje się w ciebie. I kiedy przechodzisz przez próg świątyni, słyszysz głos w głowie. Kobiecy głos, dosyć surowy. Przemawia ona: magia nie rządzi handlem. Zamiast tego niesłusznie łamie prawo rozsądku. Zamykacie za sobą drzwi do świątyni i w tym momencie zakończymy dzisiejszą sesję. Dziękujemy. Również dziękuję. Ho, ho, ho. W tym miejscu się żegnamy z widzami. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają.
Do zobaczenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć, hej! Pa. Na razie. Pa, jo.